Proszę Państwa, dzisiaj mamy specjalnego gościa, Andrzej Dufek, od którego dostałem taką książkę Po drugiej stronie życia. No i Andrzej, jak twierdzi, przeżył swoją śmierć i zobaczył sens po drugiej stronie życia. Tak chyba w skrócie można powiedzieć. Czy... No tak, w skrócie to są doświadczenia określane jako NDE, Near Death Experience, czyli doświadczenia bliskie śmierci. Tak, nie de facto. Wiesz, bo jeżeli de facto człowiek umarł, to już tu nie wraca. Okay. Więc to jest na zasadzie tak zwanej, umownie nazywa się to śmiercią kliniczną, prawda? Tak. Tak, tak. Takie doświadczenie było moim udziałem, chociaż nie planowałem. To prawda. No tak, no. Takich rzeczy raczej się nie planuje. Andrzej, ja sobie myślałem, od czego powinniśmy zacząć rozmowę i tak naprawdę pomyślałem sobie, że warto by było zacząć od tego, czym ty się zajmowałeś przed tym zdarzeniem. I tak myślałem, że nawet moglibyśmy zacząć tak lekko, oczywiście nie bez, znaczy bez jakiegoś no, strasznie długiego wstępu, ale od twojego dzieciństwa, jakim ty byłeś dzieckiem, co ty robiłeś i jaki później zawód wykonywałeś, czym się interesowałeś, jakim byłeś człowiekiem. No, najtrudniej jest, wiesz, oceniać samego siebie, no ale jakąś historię, poza tym jest człowiek wtedy mało obiektywny, nie? No, słuchaj, tak, no, ale subiektywnie z nikim nie dałoby się rozmawiać, jakbyśmy chcieli mieć tylko obiektywne wypowiedzi, ponieważ podobno takie nawet nie istnieją. No nie istnieją. Wiesz, ja generalnie z całej czwórki byłem takim chyba dzieckiem najspokojniejszym. Okay. Dlatego, że byłem najmłodszy i wiesz, i to jest, wiesz jak to jest w rodzinach wielodzietnych, jak gdzieś tam dziecko zaczyna tworzyć własną przestrzeń, no to musi się gdzieś w tych rodzinach wielodzietnych czymś odróżniać od pozostałych. To bardzo częsty przykład, że na przykład jedno z rodzeństwa, no przykład na przykład, masło maślane, ale to bardzo częsty mechanizm, że starszy albo młodszy brat, czy jeden z braci jest rozrabiaką, to drugi jest spokojny, albo odwrotnie, bo chodzi o to, że on musi się w jakiś sposób wyróżniać, nie? Musi no być jakoś rozpoznawalny. Mają tak DNA różne, no nie? No wiesz, no jeżeli ktoś się wychowuje, ma ten sam, wiesz, genetic uniform i wychowywany jest w tym samym procesie socjalizacji, w tej samej rodzinie, to powinni być bardzo podobni, tak? A nawet jeżeli są bardzo podobni, to zawsze jest taka rzecz, która odróżnia. I to jest kwestia pewnego ID, takiej, wiesz, identyfikacji. To jest prosty mechanizm psychologiczny, on jest określony, nie ma o czym mówić. Aha. Więc w tym sensie, wiesz, ja byłem najspokojniejszy, no bo byłem ten czwarty. Każdy już gdzieś tam, wiesz, swoją przestrzeń odróżniającą, wiesz, zbudował. I ja byłem taki dość spokojny. Chociaż okoliczności, w którym nam przyszło żyć, za spokojne nie były. Wiesz, bo to są sytuacje takie, w których generalnie rzecz biorąc, wiesz, to są czasy komuny. Właściwie to kiedy ja jako tam dziecko wiesz, już dorastałem, zdobywałem jakąś tam świadomość swoją, no to wiesz, to są już czasy strajków 80-tych, tak, roku, chodzenie z ojcem pod stocznię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później, wiesz, później wprowadzony stan wojenny, generalnie rzecz biorąc różnica pomiędzy mną, najmłodszym, a najstarszą siostrą, no to praktycznie 8 lat, więc wiesz, więc ona z kolei gdzieś tam już się swego czasu, wiesz, angażowała w działalność taką podziemną, to te pierwsze, wiesz, założone takie, wiesz, ruch oporu, no różne takie środowiska tam, jakby nie o tym opowiadamy, później w to samo wszedł brat, kolejna siostra, tak, no i gdzieś ja, nie, i ta rzeczywistość taka jest, wiesz, no wiesz, przychodzi moment, w którym w miarę masz poukładane, oczywiście nie bez problemów, no ale jakoś życie. No i przychodzi, wiesz, sytuacja, w której, wiesz, ojca
wskazując dekret o stanie wojennym, tak? W związku z tym, że wiesz, że jeszcze okazało się po badaniach, że przeżył drugi zawał, więc nie wiem, czy wiesz, ale wtedy dla ludzi, którzy są skazani z dekretu o stanie wojennym, a ze względu na zły stan zdrowia nie powinni być osadzeni, ze względów politycznych, to wiesz, że stworzyli specjalne oddziały w zakładach? Nie, nie wiem. Psychiatrycznych. A, chodziło to, żeby... się do psychiatryka wtedy, tak? Nie, tak, chodziło to, że oni byli zamknięci, a jednocześnie teoretycznie pod stałym nadzorem lekarza. Okej. I to wiesz, pamiętam jak dzisiaj, że wiesz, że akurat myśmy jechali w Starogardzie, to zresztą było w całej Polsce to zorganizowane, wiesz, pojechaliśmy do Starogardu, żeby wiesz, tam odwiedzić, wiesz, ojca i wiesz, i tam na najwyższym piętrze był oddział wszystkich normalnych ludzi, wiesz, którzy tylko, to tak naprawdę więźniów politycznych, tak? Bo to byli tak naprawdę więźniowie polityczni i to są takie, wiesz, tego typu doświadczenia, nie? Że przychodzisz, wiesz, idziesz przez pierwsze piętro, są apatyczni, na drugim jacyś tacy furiaci, rozumiesz? Chodzisz na, wiesz, na trzecie piętro i ten szok, wiesz, o co chodzi, a tu normalni ludzie, nie? Normalni siadający, wiesz, rozmawiający i tak dalej, funkcjonujący, tylko dlatego, żeby nie mogli uczestniczyć. No ale to jest jakby drobna rzecz. Kwestia jest tego typu, że wiesz, jest taki moment, w którym w międzyczasie jeszcze przyszli tak zwani, wiesz, smutni panowie, wiesz, z paszportami, z wizami do Stanów dla rodziny w jedną stronę i że mamy, wiesz, no wiesz, o co chodzi, nie? Z kraju, nie? No tak, ale to akurat nawet ciekawe z tego względu, że bardzo często to jednak w tamtych czasach nie pozwalano Polakom wyjeżdżać. Rozumiem, że to była taka w tym momencie persona non grata. Wyrzucono w ten sposób z Polski ponad 300 tysięcy ludzi. I w ten sposób też rozumiem, że się kogoś poza nawias wysuwało, żeby nie przeszkadzał na miejscu. Dokładnie chodziło o to, że ci, którzy tam, wiesz, siedzieli tam z późniejszymi środowiskami, wiesz, jak myśmy to mówili, UDECI, czyli Unii Demokratycznej, tam Michniki i tak dalej, to wiesz, tacy lewacy to zostawiali, ale wszyscy, co mieli, wiesz, takie, byli postrzegani bardzo narodowo, to 300 tysięcy ludzi wypchnięto z Polski. Tak? Tych, których to co jak oni nazywali ekstremom, rozumiesz? Co solidarnościową ekstremom i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie, wiesz, po takiej jakby naradzie rodzinnej stwierdzono, że nie. Pamiętam jeszcze moja siostra, wtedy najstarsza, wiesz, która była nonkonformistyczna, to generalnie usłyszeli odpowiedź, wiesz, no możemy wyjechać, ale kto będzie z wami walczył, nie? Jeżeli wszyscy wyjadą, nie? Więc na tą wizę i tak dalej, pojechali... wyjechała inna rodzina i później, wiesz, bardzo wdzięczni, pamiętam, nawet przysłali, wiesz, ze Stanów tam zdjęcie z policjantem na motorze i mówią, słuchajcie, trafiliśmy do kraju, w którym policjant jest przyjacielem, nie? Udziela pomocy i tak dalej, i tak dalej. Którym jest miłą osobą. No, czy miłą, to wiesz, ale że jest pomocną, tak, że nie należy się go jakby obawiać, nie? Znaczy, no, bywa, ale częściej tak. Niż u nas, może no, tak. No tak, no w każdym bądź razie nie, no wiesz, w ogóle szok, nie? Więc w międzyczasie pamiętaj, no bo ojciec, wiesz, był w ogóle delegatem na pierwszy krajowy zjazd NFZZ Solidarność w Hali Oliwii i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, momentalnie zaczyna się właśnie przez te całe kontakty, wiesz, działanie, później docelowo, wiesz, kolportaż. U nas, wiesz, w domu była skrzynka kontaktowa, w związku z tym, że ojciec też był prawnikiem, no to w dużej części ta skrzynka kontaktowa szła jakby w tym znaczeniu przeze mnie, nie, ja wiesz, ja byłem młodym człowiekiem, tak? Właściwie to jeszcze wchodziłem, to byłem właściwie no, dzieciakiem, tak? Na przełomie, wiesz, dziecka, młodzieży. Ale dlaczego? Tylko z jednego powodu, że w przypadku, wiesz, jakiejś syp rewizji i tak dalej, to wszyscy twierdzili, że nikt nie ma z tym nic wspólnego, tylko, że to jest moja sprawa. A chodziło o to, że wiesz, do wieku 15, do 15 no tak, roku wiadomo. Życia nie można było mi nawet kolegium zrobić. Takie były przepisy. Dlatego w tym sensie, że z przyczyn czysto praktycznych, nie dorabiam tutaj ideologii jakiegoś tam, wiesz, wielkiego działacza i tak dalej, no ale niemniej to, wiesz, to tym
człowiek tym przesiąkł, wiesz, to składanie, barter papierowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przy czym pamiętaj, to jest też takie bardzo istotne, bo to później rzutuje na całą postawę. Też takie trochę unieważnienie siebie, jak to się mówi, wiesz, z punktu widzenia psychologii, bo stwierdziliśmy, słyszało się o tym, że ludzie, wiesz, giną na prawo i na lewo, więc byliśmy bardzo gorliwi w tej działalności, żeby zrobić jak najwięcej, bo zakładaliśmy, że możemy w ogóle nie przeżyć, nie? Generalnie nie jesteśmy ważni, wiesz, ważniejsze są idee i tak dalej, poświęcenie i ta cała postawa, wiesz, później też jak były jakieś kłopoty, czy do dzisiaj, wiesz, życiowe różne i tak dalej, to jak się tak zastanowiłem, to to właśnie wzięło z początku, z tego dzieciństwa. No pytasz się, jakim byłem dzieckiem, no to wiesz, to taka postawa, w której na tyle, na ile, wiesz, młody człowiek, bardzo młody jest, wiesz, ma świadomość, ale utożsamia się, robi to, wiesz, to też organizacja później manifestacji, tutaj brat tam zorganizowanie lechistów, wiesz, do ochrony, malowanie transparentów przez, wiesz, przez Lemch, organizacja strajków, wiesz, udzielanie się też, wiesz, parafii Świętej Brygidy, bo to też Duszpasterstwo Ludzi Świata Pracy, później, wiesz, pomoc, wsparcie strajkującym w 1988 roku, czyli przerzucanie, wiesz, mój brat specjalnie, wiesz, wybrał szkołę stoczniową, żeby pójść do, wiesz, do szkoły, do remontówki, żeby, wiesz, gdzieś tam działać, nie? Ja na przykład, wiesz, jak szedłem do liceum, to kawałek obok, nie będę może wymieniał nazwiska, bo nie chcę tam no, piętnować tego człowieka nie w tym znaczeniu, ale mieszkał dyrektor na przykład czwartego liceum, ulica obok, tak, i wiesz, i z jego młodszym synem chodziliśmy razem do podstawówki, no to wiesz, jak się pojawiły ulotki, a w tym liceum, czwartym liceum, wiesz, ogólnokształcącym, do którego chodziła moja młodsza siostra, w tym sensie młodsza, że ode mnie starsza, ale mam dwie siostry, no to wiesz, to była sytuacja taka, że wiesz, dostała wilczy bilet, konkretnie, została wyrzucona ze szkoły, wiesz, za całą działalność, przez megafony ogłaszali, że ktokolwiek będzie się kontaktował i tak dalej w szkole komunikaty, to również będzie relegowany, tak? No i ja złożyłem papiery do tej czwórki, że niby, wiesz, tam będziemy, chcemy się tam uczyć ze względu na tą znajomość. Tam poszła opinia od SBF, tak zwany wilczy bilet, na mój temat. Później go, zanim zostało to spalone, to miałem okazję go przejrzeć. Tam właściwie wszystko było, chyba oprócz terroryzmu. Ale jak były tam jakieś akcje grupy po nazwie 13 grudnia, to też mnie wytypowano i wyprowadzono ze szkoły później, no ale to jest inna rzecz. No w każdym razie złożyłem tam egzaminy wstępne i tak wiedziałem, że mnie nie przyjmą, skoro siostry, wiesz, co ci relegowali. Ale zanim jeszcze były ogłoszone wyniki, to wiesz, ojciec zabrał papiery i mieliśmy do wyboru czy szóstkę, czy siódemkę, tak? Chodziło o to, że ja wybrałem siódemkę na Gdańskiej Runi, dlatego że tam jeszcze nie było w ogóle żadnej siatki. W sensie nie, ta szkoła nie była wstawiona w działalność jako taki. No i tam pierwotnie, wiesz, była bardzo miła, pani dyrektor tutaj, wiesz, o co chodzi, bo tam jak się z ojcem, wiesz, porozmawiała, że prawnik tego tam mi proponowała, wiesz, do tam jakichś samorządów szkoły, wiesz, uczniowskich. No i tak gdzieś po półtorej miesiąca ja do niej dzień dobry, a ona się nie odzywa, rozumiesz? Aha. Ja mówię, o, chyba opinia doszła, trafili, wiesz, o co chodzi. No i później takie próby wypchnięcia mnie ze szkoły poprzez komisy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to już, te, wiesz, zmieniała się trochę już struktura, bo to lata 88-89, no. Na takiej zasadzie, nie? Takim byłem generalnie człowiekiem. Później, wiesz, dość szybko człowiek się ożenił, więc, wiesz, zarzucone, wiesz, studia prawnicze jako takie, no i szybkie przebranżowienie się na budowlańca, tak, żeby, wiesz, o co chodzi. Więc to tak w praktyce, wiesz, wyglądało. Małżonka studiowała jeszcze wtedy, wiesz, socjologię, więc umówiliśmy się, że, wiesz, że ona będzie kończyła studia. Ja się w tym czasie będę zajmował, wiesz, dzieckiem, tak? Po czym ona wracała, wiesz, ona wracała ze studiów, tak? Ja szedłem spać i pracowałem w sklepie nocnym, a w weekendy zmieniałem, chodziłem do technikum, tak?
budowlanego, żeby zdobyć wykształcenie, zawód, wiesz, zacząć działać w tym kierunku. I tak wyglądały, wiesz, dwa lata, że właściwie... Czyli Andrzej, można powiedzieć, że jesteś z rodziny opozycyjnej, tak. Wychowanej w wierze katolickiej, no. Gdzie gdzieś tam blisko byliście kościoła. Słuchaj, tak, no, normalnie, wiesz, słuchaj, ja jestem najmłodszy, tak? Mój dziadek to ochotnik wojny polsko-bolszewickiej, tak? To ułan 13. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Rozumiem, czyli tradycja spod Lwowa cała złota, majątki, parę innych rzeczy całej rodziny. Była Słoboda Dolińska i było 12, oni wszyscy studiowali też na Bodyn Kulturę, bo mieli sporo ziemi. No takie, rozumiesz, to jest taka no, głęboka tradycja. On po wojnie między innymi uczestniczył, wiesz, w opisywaniu 12 mikroklimatów. W Ojcowie, dzięki czemu można było założyć Ojcowski Park Rebezem. No, różne takie sytuacje. Rozumiem. No. Z rodziny z tradycjami. Słuchaj, zrobimy tutaj przerwę, sprawdzimy, czy na pewno nagranie dobrze nam idzie, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa i bardzo bym nie chciał, żeby coś się stało. Mam nadzieję, że nie zagaduję. Za to. Nie, słuchaj, a jeżeli będziesz zagadywał, to będę pozwalał sobie lekko się wtrącić. Dobra, nie ma problemu. I tyle. Słuchaj, jesteśmy przy tym, że jaki miałeś background, jeśli chodzi o osobę. No i przejdźmy do głównego tematu, czyli w wieku 30 lat, dobrze mówię? Tak. Masz 30 lat, idziesz z dzieckiem na sanki. No tak. I co się tam dzieje? No wiesz, no to właściwie pomiędzy, wiesz... Gdzieś już tam człowiek, wiesz, prowadził swoją działalność. Zajmowaliśmy się, wiesz, akcją Zima i pomiędzy, wiesz, tam porannymi, no bo wiesz, bo firma była drogowa generalnie, właściwie wszystko naokoło budynku, no to w zimie za wiele robić nie można było, więc zajmowaliśmy się takimi, że tak powiem, robotami interwencyjnymi, nie? Żeby jakoś to gdzieś tam w miarę utrzymać. No i wiesz, wiesz, umówiony byłem z synem wówczas 7-letnim, obiecałem, że pójdę z nim na sanki. No wiesz, śnieg pada, ja mam wtedy najwięcej roboty, no bo to pierwszy dzień, no ale dla dziecka to akurat właśnie ten wyczekiwany moment, że można iść na sanki, bo właśnie spadł śnieg, nie? Więc przyszedłem i pamiętam, że wiesz, że jak wróciłem do domu, to wiesz, to tam syn wyskoczył z pokoju i mówi, tata, sanki obiecałeś, wiesz, o co chodzi. A ja miałem takie, wiesz, no nie, naprawdę nie. Wiesz, to dziwne, bo po prostu nie to, że nie, bo muszę iść do pracy, aha, nie, bo coś tamtego, po prostu nie. I racjonalnie można powiedzieć nie. Czyli ty to trochę traktujesz jako takie ostrzeżenie? Tak, wewnętrzne takie, że nie, że to, aha, wiesz, po prostu no, odrzucało mnie jakby, okay, ale wiesz, no słów trzeba... Dziecko prosi. No tak, dotrzymywać, jeszcze ma wiesz, jeszcze małżonka powiedziała, mówi, słuchaj, ja dopiero nastawiłam ziemniaki, tak? Jest czas. No to ja mówię, wiesz, no to... Jak skręcę gaz, to masz 40 minut, tak? Dla obiad, no to ja mówię, no dobra, no to wiesz, na szybko, wiesz o co chodzi, nie? Na szybko, więc zjechałem tam 3 km w dół na Gdańsko-Morunie, tam do parku, bo tam była taka górka, więc wiesz, byłem tam w 5 minut, tak? Doszedłem w następne 5, 20-30 minut, wiesz, na zasadzie dobrze, jedziemy teraz szybko, bo wiesz, mama już z obiadkiem, rozumiesz, nie? No i wiesz, chcieliśmy zejść na ścieżkę do tego parku już takim bocznym stokiem, gdzie by rosło sporo drzew, nie? No bo tak to zjeżdżaliśmy, wiesz, no nie pomiędzy drzewami, przez dzieckiem, tak. No i wiesz, on jechał na swoich sankach, ja wiesz, on miał swoje, ja miałem swoje, wiesz, a, no to... Fajnie, no. No normalnie, nie? No ale wiesz, jak zaczęliśmy schodzić bocznym tym stokiem, wiesz, dość stromo, wiesz, jego, te sanki, wiesz, zjeżdżały, on... Ciągnęły go po prostu, wiesz o co chodzi, jak to dziecko. Ja trzymałem go za jedną rękę, w drugiej miałem swoje sanki, tak? Nie miałem się czego uchwycić, więc jak on leciał, no to ja wraz z nim się ślizgałem na tym. No to w połowie górki postanowiłem swoje zostawić, przytrzymując się takich, wiesz, dzikich, małych drzewek odrostów, rozumiesz, samosiejek. Sprowadziłem go na dół i cofnąłem się do góry, no tam, wiesz, 20 metrów do połowy tej górki. Powiedziałem mu, tu czekaj, wiesz, cały czas oczywiście go obserwowałem, rozumiesz? No i wiesz, i pamiętam taki moment, że widzę, a tutaj, wiesz, sobie zjeżdża taki chłopak tam w wieku, nie wiem, 18-20 lat, wiesz, na zasadzie na takich, wiesz, takich
krótkich nartach, nie? Tak, nie długich, tylko takich króciutkich nartach, takich, wiesz, plastikowych, zjazdowych, takich, no, nie narciarz, tylko takie, no wiesz, do poślizgania. I wiesz, i widzę, że on leci, zjeżdża w stronę syna. Mój był taki trochę żywe sreberko, nie? Wiesz, w miejscu to on ustać za bardzo nie potrafił, więc mówię, okay, że... żywe sreberko, nie znam takiej nazwy. No tak się określało, no, później to mówił, okay, że wiesz, że... Żywe sreberko, no, żywe sreberko. No tak się mówiło. No, w zasadzie, wiesz, że to żywe srebro, nie? No, dzisiaj to tam wymyślają, wiesz, ADHD, to tamto, wiesz, co chodzi. No, słuchaj, no, każdy ma swoje nazwy, to tylko... No tak, tak, ale to, wiesz, się kiedyś mówiło, że to żywe dziecko, a wiesz, że go wszędzie pełno, to się wiesz, co tak. To mówiło się żywe srebro, nie? Że wiesz, się mieni, wszędzie go widać na tej zasadzie. I wiesz, no i nie namyślając się, wiesz, jak to szybko, wiesz, bo to cały czas ten świat jeszcze, wiesz, ciągnął, no to nie namyślałem się, wiesz, na... Wiesz, na szlejdzie, czy jak to tam się mówiło też czasami na szczupaka, czyli wiesz, głową do dołu, ciach i szybko zjechałem, nie? Aha. I no wiesz, chciałem zjechać, a tu patrzę, a tu z kolei dwójka takich dzieci, na które ja mogłem najechać, pojawiła się na tej ścieżce, wiesz, bo ja zakładałem, że zjadę, pod tym szczytem była taka ścieżka, że sobie na nią wjadę i tam wyhamuję, rozumiesz? Normalnie, nie? I wiesz, i no, odruchowo, wiesz, człowiek skręca nogą, tak? Bo tak wjeżdżałem i tak patrzę, tu się pojawiają takie, wiesz, drzewa, nie? Jedno takie, wiesz, podwójne i drugie. Starałem się pojechać pomiędzy nimi, ale mnie zarzuciło, wiesz, jak to lekarz powiedział, głowa, wiesz, przeszła. No ale uderzyłem bokiem, nie? Czym ty miałeś główne uderzenie? Bokiem brzucha, tak? Tak, tutaj, tak, okay. Z tej strony. Z prawej strony uderzyłem, wiesz, w ten pień, spadłem z tych, wiesz, sanek, poczułem bardzo mocny ból. Ale to już było, wiesz, na dole, dosłownie, wiesz, zatkało mnie, nie? Pomyślałem tak naprawdę, że połamałem żebra, nie? Aha. Więc, wiesz, że połamałem żebra. No, zaraz podbiegł, wiesz, syn i mówi, tatuś, co się stało, boli cię, wiesz, i tak dalej. Mówię, nie, synku, wszystko jest okej. Okay. Wiesz, chwilkę, już poczekaj, tylko trochę mnie boli, muszę zebrać siły, zaraz wstanę, nie? No, ale, wiesz, w momencie, w którym chciałem na jego prośbę, wiesz, uśmiechając się, wiesz, przełamując ból, tak? Żeby dziecka, wiesz, jak to nie niepokoić, tak, nie wpadać w panikę, więc starałem się wyprostować, rozumiesz? Stanąć do pionu i w momencie, kiedy, wiesz, chciałem po prostu się wyprostować, zrobiło mi się ciemno przed oczami i upadłem na kolana, nie? I wtedy pomyślałem sobie, mówię, że te żebra, taką miałem myśl, nie? Że te żebra chyba coś wewnątrz przebiły, bo mówię, ciśnienie jak krwi nie mam, żeby w pionie stanąć, rozumiesz, że po prostu nagle mdleję, nie? Wiesz, osuwam się po prostu na kolana, nie? Więc tam jacyś ludzie, wiesz, też podbiegli, zaraz te sanki przełożyli mnie tak, wiesz, że kolanami na jedną płozę, tak? Rozumiesz? Drugimi na tym i zaczęli mnie transportować na tych sankach, rozumiesz? Do bramy wejściowej. No tam w sensie pyta, tatuś, dobrze, że się... No wiesz, ja go cały czas mówię, nie, czy nie martw, wiesz, byłem na nim bardziej skupiony, ale mówię, no, coraz, wiesz, czułem się coraz bardziej senny, coraz słabszy, no to, ja to opowiadam chyba dłużej niż to, wiesz, de facto trwało, bo to jest, wiesz... No niektóre rzeczy trwają ułamki sekundy, można o nich mówić Tak. Wiesz, wziąłem telefon, wiesz, wykręciłem na pogotowie, rozumiesz, że wiesz... A, to dałeś jeszcze sam radę zadzwonić. Tak, no bo to był, wiesz, to był ten moment, no ale, wiesz, zajęty. O, proszę. I to takich prób było kilka, więc w końcu... Po kilku nieudanych próbach, jeszcze, wiesz, Maciek, jak już dochodziłem do tego, zadzwoniłem na, wiesz, komórkę do małżonki. Ona mówi, że dzieci, ja mówię, nie, Mila, słuchaj, zadzwoń na pogotowie, bo uderzyłem w drzewo, mam nie, chyba... Wypadek. Uderzyłem po ziemi w drzewo, mam chyba jakiś wylew, bo mi ciśnienie krwi spada. I dosłownie powiedziałem, mówię, nie mogę się dodzwonić na pogotowie, proszę cię, dzwoń ty, bo ja zaraz chyba stracę, nie będę w stanie, stracę przytomność, rozumiesz? No i wiesz, i powiem ci, że tak stosunkowo szybko, wiesz, przetransportowali mnie przez wejście do tego parku, tam gdzie miałem samochód swój i dość stosunkowo szybko, wiesz, pojawiła się karetka, no w każdym razie nie trwało to tam jakimiś godzinami, tylko dość szybko pojawiła się karetka, wiesz, i z tej karetki, wiesz, bo to były czasy, kiedy jeszcze lekarz nie jeździł w karetce, tylko dwóch sanitariuszy, tak? Okej. Okay. I wyskoczył jeden, wiesz, z moich kolegów, też lechista, bo o tym nie wspominaliśmy, że oprócz tego moją pasją była, wiesz, chodzenie, tak, no, kibicowanie bardziej, wiesz. Okej, okay. A zahaczałeś również o środowiska kibolskie?
no, o takie hardkorowe tak, kibicowanie. Co to jest hardkorowe? To było normalne kibicowanie. No, nie wiem, no słuchaj, no jest hardkorowe kibicowanie. No to teraz, ale wiesz, kiedyś to było normalne, jak się jeździło na wyjazdy i tak dalej, i tak no dalej. No tak, no ale dobra, no wiesz, że w tych środowiskach też bywa dużo przemocy. Oni mają też własny jakby świat, w którym no tak, są ale to ustawki mówimy, i tak dalej. No tak, ale ustawki, tak, oczywiście. Czy zahaczałeś o takie środowisko? No jak się jeździło na wyjazdy, no to wiesz, co, jechałeś na wyjazd 100-150 osób, no to nie mogłeś uciekać, bo wiesz... No rozumiem, czyli tak. Jedne z cięższych... Są ludzie, którzy kibicują, ale nie aż tak hardkorowo. Nie jeżdżą na wyjazdy. No, na nie, mieliśmy dużą skalę pasjonarności. Okej, okay, rozumiem. Ale jesteśmy przy tym temacie. Słuchaj, no w którym momencie straciłeś przytomność? No więc, posłuchaj, w momencie, w którym on wychodzi, wyszedł, wiesz, ja jeszcze nawet, to też, wiesz, opowiadam w filmie, mówię do niego, wiesz, mówię, o, mówię, Julian, cieszę się, że cię widzą. Mówię, to foto ty, mówił. Ja mówię, tak, ja mówię, a mówię, co się stało? Ja mówię, ty słuchaj, uderzyłem w drzewo, mówię, i mówię, robię się całkowicie senny, mam chyba jakiś wylew wewnętrzny, bo po prostu upadam z sił, nie? Wiesz, o co chodzi? No to on, wiesz, szybko, no dosłownie, wiesz, mnie zapakowali, wiesz, przerzucili na to łóżko. On tego drugiego, wiesz, on usiadł przy mnie, słuchaj, ja, wiesz, ja tak sobie leżałem, wiesz, że tak powiem, no, widząc drzwi, no a tutaj za mną z tyłu, wiesz, gość próbuje karetkę odpalić, rozumiesz? Uh-huh. A ona nie kręci. Rozumiesz? Okej, okay. Nie kręci. Ona, taki pech. Ona nie kręci, nie? Słuchaj, ja się później go zapytałem na stadionie, mówię, ty, a co to było z tą karetką, nie? A ona mi mówi, słuchaj, Andrzej, taki bezpiecznik za 8 zł się przepalił, bo to nowa karetka była. A, okej. Okay. Rozumiesz? Bo to nowa karetka była, tylko po prostu jakiś bezpiecznik drobny. I była sytuacja taka, że on mówi, nie pali. On mówi do niego, jak nie pali, nie? To on, wiesz, wyleciał, wiesz, Julian z tej karetki, z takim hukiem te drzwi się otworzyły. I tak się, wiesz, zerknąłem do tyłu, no to on go dosłownie wyrzucił za tej kierownicy, wiesz, już taki był, wiesz, w stresie naładowany, tak mu zależało. Pamiętam właśnie jeszcze, jak on tak, wiesz, powiedział, mówi, tylko nie daj mu usnąć. Nie daj mu usnąć. Okay. I zaczął, wiesz, tak widziałem, jak z łokcia po prostu zaczął rozbijać stacyjkę, chyba odpalił tę karetkę na krótko. Okej, okay, rozumiem. Wiesz, i w tym momencie ja się już poczułem taki zaopiekowany. Oczywiście syna ze mną nie było, bo chyba w międzyczasie, wiesz, zjechała tam już małżonka, bo to parę minut, rozumiesz, samochodem i co ona go tam jakby przejęła. Ja się czułem, wiesz, zaopiekowany, więc chciałem sobie odpocząć, nie? No ale jak zamykałem oczy, tak, no to ten mnie tam, wiesz, najpierw nie spać, jak go tam, wiesz, no to zaczął mnie tam policzkować, potem mnie zaczął kuć jakimiś igłami, rozumiesz, szpikulcami, co jak gdybym miał siły, a wtedy, wiesz, człowiek 120 kilo, trochę, wiesz, wytrenowany, coś tam, wiesz, trochę siłowni, trochę tego. Rozumiem. Trochę kibicowania. No to wiesz, jakbym miał siłę, jakbym mu, wiesz, no naprawdę, bo tak mnie denerwował, że jakbym miał tylko siłę, to słabo by tam z nim było. No bo wiesz, zasypiasz, a ktoś ci wbija taki szpikulec. No tak, no ale przecież o to chodziło. Czy ale ty, ja o tym nie wiedziałem. Nie? Czy ty gdzieś się dopatrujesz w tym też jakiegoś tutaj siły ręki wyższej, to, że to było całe, to całe opóźnienie i że chodziło o to, żeby doszło do tego, żebyś jednak przeżył tą near-death experience. Słuchaj, ono tak czy inaczej by do tego doszło. To prawda jest taka, że z tą karetką i tak dalej, to tak naprawdę to już jest, wiesz, bo już byłeś tak, wiesz, na, to tylko jakby stan pogorszyło, nie? Bo tak czy inaczej to doświadczenie, jak masz mieć, to masz mieć, nie? To tylko czemu cię przed nim ostrzegano? Nie, no co ty, to wiesz, tu się spieszyli. Wiesz, no nie, nie, mówię, czemu cię przed nim ostrzegano, bo ty miałeś przed to... Przed czym ostrzegano? No, przed czymś, że coś jest niedobrego w tym, żebyś ty poszedł nie, na te sanki. Nie, to było po prostu na zasadzie takiej, że wiesz, że tak jakby ci Anioł Stróż mówił, wiesz, w zasadzie wprowadza ci, wiesz, odczucie, tak, bo oddziałuje, że nie, że to nie jest, że wiesz, że to nie będą zwykły wyjazd, na, wiesz o co chodzi, na zabawę, nie? No tak, no ale z drugiej strony po co cię ostrzegał, skoro i tak miałeś to przeżyć? To logiczne by byłoby, proszę, żeby cię nie ostrzegać przed nie, tym. Nie, poczekaj. Nie, proszę cię, tam bez żadnego jakiegoś tam fatu, paru rzeczy. Co
wiesz, Pan Bóg wie, zna nasze wybory, bo on jest poza czasem, tak? My żyjemy w jakiejś osi czasu, tak. Ale to są nasze wybory, więc nie no, jeżeli jest na jeżeli to... bym nie pojechał, no. Tak, to bym tego nie przeżył. No tak. Jeżeli bym nie zjechał, tylko na przykład zszedłbym na butach, no to nie uderzyłbym z taką siłą w drzewo. No tak. Rozumiesz, to wiesz, to nie jest tak, że Pan Bóg, wiesz, nie uciekniesz w przeznaczeniu, wiesz, astrologia zapisana w gwiazdach. Nie, Pan Bóg ma niesamowicie, opiera się na naszych wolnych wyborach. Ale zdajesz sobie sprawę, że jeżeli by wszystko wiedział i znał nasze przeznaczenie, to w takim razie my nie mamy wolnego wyboru, bo te dwie rzeczy logicznie stoją ze sobą sprzeczne. Ale absolutnie się mylisz. Jak? No to jest determinizm. Nie, mylisz się, Wincjusz, dlatego, że ty patrzysz z tej perspektywy. Z jakiej? Z perspektywy, ty jesteś w danej osi czasu, rozumiesz? No nie, no z perspektywy logiki zwykłej, jeżeli... Ale logika czym? Czym? Patrzysz z perspektywy czasu, rozumiesz? Zobacz. Nie, ale nie mówimy teraz o czasie. Chodzi o prostą rzecz. O to, że jeżeli, znaczy oczywiście w tym też jest czas, ale że jeżeli jest taka sytuacja, że powiedzmy Bóg, źródło, czy jak nazwiemy tą moc, wiedziałaby o wszystkim, co ma się wydarzyć, to znaczy, że my nie mamy wolnej woli, bo to mamy, wyklucza. Mamy, dlatego, że mamy wolną wolę, bo to są nasze decyzje. To, no, ale wtedy nie mogłaby ta siła o tym wiedzieć, co będzie, bo wtedy... Ale absolutnie. No właśnie, znaczy, dlatego, mogłaby, tak? Oczywiście, dlatego, okay, że ci no tłumaczę... to słuchaj, nie ma sensu o tym rozmawiać, bo nie, to dla mnie się wyklucza absolutnie. No bo dlatego ci tłumaczę, że ty patrzysz z perspektywy. Zobacz, jesteśmy na... To jest nasza oś czasu. Tak, no. Naszego życia, tak? I my patrzymy z tej perspektywy, tutaj. Jesteśmy wewnątrz. No. A on patrzy z zewnątrz. Tak. Rozumiesz? Tak jak w tej książce. Ty jesteś na 14 stronie, a on widzi wszystkie. No. Tak? Albo, no jeżeli albo jak w internecie, ale widzi twoje wybory, które dokonasz. I teraz zobacz, cała rzecz polega na tym, że... To jeżeli on widzi te wybory, to znaczy, że te wybory nie były wyborami, bo one już były dawno zaprogramowane. No, no jakie zaprogramowane? To są dalej twoje wybory. No nie, no wtedy no tak. Nie są twoje. Nie, no jak nie są? Jak? No przecież to ty podejmujesz decyzję. Słuchaj, to jest Wincjusz, właśnie... Wincjusz, skręcasz w prawo czy w lewo? To jest właśnie... Przepraszam cię, Wincjusz, skręcasz w prawo czy w lewo? Nie wiem, jeszcze nie podjąłem. Rozumiesz? Słuchaj, to rozumiesz? Jest a on, filozoficzne... Ale ty... Nie filozoficzne. To on tylko wie, jaki podejmiesz. Andrzej. Ale to dalej będzie twój wybór. Nie. Tak. To jest filozoficzne. Ale proszę cię, nie krzykuj mnie. To jest filozoficzna dyskusja a propos tego, czy świat jest zdeterminizowany, czy nie. I właśnie o tym, czy mamy wolną wolę, czy nie. Mamy. Jeżeli mamy wolną wolę, to źródło nie powinno wiedzieć, jaki będzie nasz wybór. No i tyle. No to, dlaczego mówisz, że dlaczego Bóg, niezależnie jak go nazwiemy, nie może wiedzieć o tym, jaki będzie twój wybór? Jeżeli on jest poza czasem, a ty jesteś w osi czasu, to tak jakbyś widział naraz cały film, początek, jeżeli, no właśnie, to znaczy, że wcześniej film został ustalony, jeżeli nie został ustalony. Film został ustalony. No nie został ustalony. Okej, no to... Wiesz, że masz alternatywne na przykład, może bardzo prosto, próbuję ci teoretycznie, nie bardzo prosto. Nie wiem, jeszcze alternatywne rzeczywistości. Nie, które mogłyby być alternatywne stosownie do twoich wyborów. Aha. A pójdziesz w prawo, wydarzy się to, pójdziesz w lewo, wydarzy się to. Rozumiesz? Słuchaj, poczekaj, no. Ale to jest twój wybór, skręcić w prawo, skręcić w lewo. Nie mów, że Pan Bóg cię bawi się tobą i robi tak dalej. Wiesz co to bardziej? Wiesz co to bardziej przypomina, jedziemy samochodem. No. To bardziej, bo Pan Bóg jest doskonałością, więc on ma doskonały plan na twoje życie. No to jeżeli... Doskonały, bo innego mieć nie może, to sprzeczność immanentna. No. Jeżeli już mówimy teraz o tym. Tak? Tylko rzecz polega na tym, że skoro on się opiera na twoich wolnych wyborach, to de facto nigdy nie zostanie w 100% jego plan zrealizowany. Aha. I to jest to, co... Czyli on ma doskonały plan, który nie zostanie zrealizowany, ale ma plan? Kurczę, Andrzej, ja jestem, przepraszam cię, za głupi i nie rozumiem takich rzeczy. Ale w takim to jest, razie... To jest technika w rozmowie niefajna. Poczekaj. No nie, ty masz taką technikę, że nie. Wychodzisz po pierwsze z założenia, że wszystko wiesz. Rozumiem, że przeżyłeś bardzo duże doświadczenie, o którym właśnie chcę się dowiedzieć. Natomiast to nie znaczy, że muszę się zgadzać z każdą twoją wizją świata. Ale absolutnie się nie musisz zgadzać, no to mi się wypowiedzieć. I dlatego no, ja ci się daję jak najbardziej. No to ty mi przerywałeś. Dobrze, okej, w porządku.
Nie, Andrzej. Nie, w porządku, nie przerzucajmy się teraz jak dzieci. Wiesz, no właśnie, o to chodzi. No. Ja uważam, że determinizm wyklucza wolną wolę. Jeżeli źródło by wszystko wiedziało, no to ciężko mówić o wolnej woli. Ale możliwe, że nie mam racji. Są jeszcze jakieś filozoficzne koncepcje, które to inaczej... To nie są filozoficzne koncepcje. Okay. To nie są filozoficzne koncepcje, to jest po prostu jedna bardzo prosta rzecz. Jeżeli siedzi, na przykład, to bardziej próbuję ci to może obrazowo powiedzieć na takiej zasadzie. Wytłumacz mi, no. Plan jest doskonały, ale opiera się na naszej wolnej woli, więc jest pytanie, czy można w sposób doskonały, czy coś niedoskonałego może w sposób doskonały wypełnić doskonały plan? No nie. Plan już na samym początku jest niedoskonały, bo nie, złe plan jest, nie, plan jest doskonały. No ale i teraz, podmiot jest niedoskonały. No to dlatego jak właśnie, chcesz dlatego niedoskonałym właśnie, podmiotem wypełnić doskonały zobacz, plan? No, nie dałeś mi dokończyć. No. Bo chcę ci powiedzieć teraz w drugą stronę. Tak. Bo teraz nazywa się to łaską. Tak? Rozumiesz? W tym znaczeniu. I to, co na przykład mówiła siostra Faustyna czy inni, że jeżeli nie zrealizujesz jakiś, nie podejmiesz jakiejś, rozumiesz, łaski, czyli nie wypełnisz tego planu, wypełnisz go w jakimś tam procencie, a jest napisane, że Słowo Boże nie wraca do ust, dopóki się nie wypełni. To chodzi o to, że jego plan, na przykład ty wypełnisz w 40% albo w 70%, to pozostała część będzie wypełniona przez innych. Okay. On będzie zrealizowany, rozumiesz? Aha. O to chodzi. W tym sensie, tak? A to jest z drugiej strony uwalniające, bo nie będziesz siedział i nie będziesz mówił, to jest właśnie też piękne, że to jest uwalniające, że ja nie siedzę, mówię, jeju, przegapiłem jedną rzecz, już nie wykonam doskonale. No nie jesteś w stanie, więc ty masz starać się go wypełnić, tak? Owoce już należą do niego, do jego, bo jest wszechmocny. Znaczy, a wiesz ciebie, co, a ciebie, ale ja nie wiem starań. O żadnym planie. W ogóle jak mam wypełnić plan, o którym nikt mi nic nie powiedział, żebym jakiś plan masz wypełnił? Masz plan, że mamy plan, jeden bardzo prosty, jaki? Misję. Jak? Ale nikt mi nie powiedział, że mam jakąś misję. Nie zszedł żaden stwórca i nie powiedział, Wini, masz misję. Nie było takiego czegoś. W moim życiu takie coś nie miało miejsca. Ale ta misja jest określona. Uzyskać łaskę zbawienia, czyli królowania i przebywania w nim wieczności, w szczęściu. I jeszcze do pomożenia komuś. Nigdy w życiu nikt mi o takim czymś nie... No to właśnie usłyszałeś. No nie, no słyszałem od człowieka. Ludzi, to słyszałem wszystkie rzeczy. Słyszałem różne teorie, różne filozofie i różne pomysły też na przykład, żebym, nie wiem, chodził w nie takiej czapce. Kiedyś na przykład facet mi jeden powiedział, żebym w takiej czapce, jakiej chodził, nie chodził, bo ona mu się nie podoba. A trywializujesz teraz? No, nie trywializuję, tylko ci pokazuję pewną perspektywę. Ja nie mogę, słuchaj, drugiego człowieka słów traktować jako słów źródła Boga, jeżeli w ogóle mam założyć, że taki koncept naprawdę istnieje. Więc ja nie mogę tego przyjmować. Zaprawdę, to ty mi powiedziałeś. Nie powiedział mi tego. To jest opisane. Jeżeli będziesz traktował nawet w Ewangelii, to jest postawa Piłata. No to jest książka. Kolejna książka. To jest postawa Piłata, który mówi, a co to jest prawda? Dobrze. Słuchaj, ale to jest książka. Wiesz, ile jest książek na świecie wyszło? Cała masa. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza książka na świecie? Wiesz, czy nie? Ale ja nie zajmuję się książką. No nie, no, ale... Czy ja wyglądam na księgarza? No nie, no, ale mówisz mi o książce, odwołujesz się do książki. Nie, nie, ja ci mówię o piśmie świętym. No, czyli o książce. To jest książka, no, ma okładkę i w środku są napisane rzeczy, które napisali ludzie. Słuchaj, ty tak uważasz, nie ja tak uważam, no, i to jest książka. Ja tego doświadczam. No, dobrze. Że za każdym razem, on, jak sobie czytam, ona mówi do Słowo Boże jest żywe. Okej, dla ciebie to Słowo Boże, a dla mnie to książka. Mamy prawo tak to przyjąć, prawda? Więc i teraz jest wiele książek. Najpopularniejsza książka na świecie to jest książka Mao Tse-tunga, Czerwona Książeczka. I jest na przykład bardziej popularna niż Biblia. Ja nie żyję według ani książeczki czerwonej, ani według książki Biblii. Ja spotykam się z ludźmi, i chcę poznać ich opinię i dowiaduję się po świecie. A dlatego też prowadzę coś takiego jak rozmowę, z tego względu, że rozmawiam. Ja dlatego mogę z czymś stanąć w opozycji, z czymś się nie zgodzić, nie przyjąć twoich słów jako prawdy, bo jestem człowiekiem, który rozważa.
lekarza, który chce się dowiedzieć. I teraz chciałbym się dowiedzieć, co się, Andrzej, zdarzyło, jak, w którym momencie już nadeszła ta doświadczenie bliskiej śmierci. W którym momencie, czy to było już w karetce, czy to było w to było później w szpitalu, tak? Ja ci zaraz odpowiem, tylko jest jeszcze jedna rzecz. I bardzo cię proszę o jedną sprawę. Bo jeżeli próbuję ci coś powiedzieć opowiedzieć, ja nie mówię, że masz to przyjąć, masz dalej wolną wolę. I ja ci nie narzucam swojego schematu myślenia, ale jeżeli już coś mówię, to pozwól mi uzasadnić, dlaczego tak mówię, a nie wchodzić w połowę zdania i w tym momencie, wiesz, jest jakaś teza bez uzasadnienia. I to jest po prostu niefajne. Okej, okay. Postaram się... I to mamy ustalone. Postaram się dobrze, ciebie... teraz wracamy do historii. No, ale jest taki moment, w którym, przepraszam, gdzieś się muszę odnieść do czegoś. Okay. I naprawdę nie chodzi mi o to, żeby być aroganckim i ci przerywać, ale jest moment, gdzie coś mówisz, a ponieważ sam zauważyłeś, że mówisz dosyć długimi partiami, to pozwalam sobie czasami się zatrzymać w takim miejscu. Pójdziemy, w związku z tym, że to jest pierwszy raz, rozmawiamy ze sobą, to pójdziemy na kompromis taki, że ja postaram się mówić zwarcie tezę i uzasadnienie, jeżeli będę jakoś mówił, z czego to wynika, ale to też jest kwestia, wiesz, wytłumaczenia, bo to jest kwestia doświadczenia, wytłumaczenia tego, czego doświadczyłeś, z czego się to bierze, bo to nie jest tylko to, że ja sobie to przeczytałem i tak dalej, i tak dalej, bo rozmawiasz teraz ze świadkiem, tak. Nie rozmawiasz, wiesz, z kimś, kto, wiesz, podaje ci jedną, drugą, trzecią myśl filozoficzną, tak? Naprawdę nie. To nie, nie o to chodzi. Ale później... Dobra, wracamy do historii, przepraszam. Bo nie, bo jest czasami moment, w którym będę chciał się do czegoś odnieść. Okej, w porządku. Proszę cię, Andrzej, pozwól mi na to. Cieszę się. Jesteśmy w momencie... Kompromis polega na tym, że ja mówię tezę, uzasadniam, a ty się do tego odnosisz. Dobrze. Okej. Mówimy teraz, jesteśmy w momencie, jedziemy karetką, słuchaj, tak. Ja cały czas mam przekonanie, że jest tam jakiś wewnętrzny generalnie wylew, wiesz, ale powiem ci, że ta świadomość, że sprawa jest dużo poważniejsza, wiesz, dociera do mnie poprzez, wiesz, tą nerwowość kolegi, której ci opisywałem tę sytuację, wiesz, komunikaty, proszę przygotować, wiesz, stół, rozumiesz, do operacji, bo wieziemy tutaj, wiesz, z wypadku. Ciężko ranną osobę. Tak, 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 że nie, zagrożeniem życia wręcz, nie? Więc, wiesz, ta szaleńcza jazda, wiesz, jest zima, tą karetką zarzuca, wiesz, on leci na sygnale, prawa, lewa, wiesz o co chodzi. Przez światła tnie, mimo że to tak naprawdę było tylko parę kilometrów, ale wiesz, on jedzie po prostu szaleńczo, nie? Ja, wiesz, ja w tym momencie się wstrawiałem, że gdyby mnie, wiesz, nie był lekko przypięty, to ja bym, wiesz, w tej karetce spadł z tego łóżka, z tego łoża, nie? Wiesz, podjeżdżamy pod szpital i okazuje się, że wiesz, że wiesz, drzwi karetki znowu otwierają się z takim, wiesz, ja miałem takie skojarzenie wtedy, wiesz, jak w tym salonie na Dzikim Zachodzie, że wiesz, tak, oścież. Tak, na oścież i wiesz, i patrzysz, a przed twoimi, wiesz, oczyma pojawia się, wiesz, sytuacja, no, jakieś takie skojarzenie z mrowiskiem, wiesz, bo to tak, biegną jacyś dwoje ludzie z łóżkami, ktoś w biegu dołącza, wiesz, zaczepia kroplówkę do tego łóżka, rozumiesz, przybiegają, wiesz, biegiem, wiesz, wyciągają mnie z tej kareczki, przerzucają, biegiem, po prostu biegiem, biegnąc, wiesz, nie to, że mnie transportują, tylko po prostu już biegnąc, wiesz, przez ten hol szpitala, wiesz, ty leżysz, uciekają ci światła, wiesz, skwitowe przed oczami, za przeproszeniem, tak? W międzyczasie, wiesz, jedna osoba rozbiera cię, to znaczy tak, takimi dużymi nożycami. Rozcina podobno. Nie, wszystko, cały ubiór, rozumiesz? Słyszałem, no. Wszystko tnie po kolei, w ogóle mnie nie ruszali, wiesz, to jest jako przygotowanie, rozumiesz? Tnie, druga osoba biegnie, wiesz, wciska mi jakiś druk i krzyczy, wiesz, proszę to podpisać, taki żółty druk, wiesz, ja niewypełniony. Ja mam takie przeświadczenie, że tu chodzi o jakąś zgodę na operację, rozumiesz, że proszę podpisać. I wiesz, ja wziąłem ten długopis, wiesz, ona, wiesz, podłożyła mi pod tą kartkę, biegnie, przytrzymuje. Ja tam, wiesz, napisałem Andrzej, wiesz, Dufę i nawet nie dokończyłem nazwiska, wiesz, długopis mi wypadł z rąk, tak? I wiesz, powieki mi opadły, mimo że nie chciałem. I nagle się znajdujesz w przestrzeni, wiesz, takiej ciszy, nie? W sensie, że wiesz, nie dochodzą już do ciebie te tutaj z tego świata sygnały bodźce jako takie.
tak? No, po ludzku można powiedzieć, nie ma z sobą kontaktu, tak? Bo widzisz, okazuje się, że wiesz, ja nie miałem żadnych połamanych żeber, nie? A jaki organ był uszkodzony? Żebra, właśnie żebra przyniosły uderzenie na jeden z płatów wątroby. Ten większy. Dostałeś na wątrobę bardzo mocno. Rozpadła się na kawałki. Z bardzo głębokim wylewem. Rozumiesz, 2/3 wątroby. I dlatego, wiesz, 2/3 objętości wątroby, nie? Cały płat jeden, rozumiesz? Ale to, wiesz, przeczytałem później w epikryzie. Nastąpiło na określenie to wielofragmentowe pęknięcie wątroby. Epikryz? Epikryza to jest wypis ze szpitala. Wiesz, zabiegu. Wielofragmentowe pęknięcie wątroby. Uh-huh. Z tym, wiesz, po prostu z ciężkim zaraz. No, wiesz, jak siada ci wątroba, to siada się później wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jakby jeszcze o tym nie wiem, tak? No bo nie czytam epikryzy. I wiesz, przychodzi mi, kiedy, wiesz, znajdujesz się w tej przestrzeni ciszy, tak? Rozumiesz? To wtedy dopiero, wiesz, przychodzi myśl do głowy, tak? Że te, wiesz, światła sufitu, to jest ostatnia rzecz, którą możesz zobaczyć na tym świecie, nie? Że wiesz, że nic ci nie pomoże, to na czym się opierałeś, czyli na kumplach, wiesz, sile, kasie, pełnym koncie, samochodach, rozumiesz, że to w ogóle nie ma znaczenia. Że dosłownie miałem takie odczucie, że wiesz, prędzej dym złapię. To są takie myśli, które ci nie, przez głowę przechodziły? To jest rzeczywistość, bo mówisz, nie mam siły podnieść powiek. Rozumiesz? Nie mam, nie. Tak? I w tym momencie, wiesz, nagle sobie uświadamiasz, że po prostu gwarancji. No nie ma żadnej gwarancji, rozumiesz? Dotychczas mogłeś polegać, wiesz, na kumplach, na znajomych, wiesz jak to, tak? Na tym, na pieniądzach, wiesz, ułożonym życiu, wiesz, o co ci świat kłada, a tu się nagle okazuje, że nic nie zabierasz. Że to wszystko, na czym się opierałeś, to jest strych, nie ma. Że to wszystko, co brałeś, to jest w ogóle bez znaczenia. To w ogóle nie weźmiesz. Jesteś po prostu, no tak obrazowo mówiąc, nagi, no. Stoisz nagi. Pył tego świata. No tak, po prostu to tam nie ma znaczenia. I w tym momencie, dosłownie, w tym momencie, wiesz, bo wiesz jak to, meczyki tu różnie, wiesz, no świat wciągał, wiesz, zawsze jakaś robota, zawsze to. Ja to nawet, wiesz, ostatnio w takim świadectwie mówiłem, bo to jeden z księży później powiedział, mówi, no to jest taki, wiesz, prowadzony tryb życia łodzi podwodnej, wiesz o co chodzi. Ona tam gdzieś zawsze zanurzona, łódź podwodna, nie? No. Wiesz, w tych swoich sprawach, tam odmętach, wiesz. Okay. I mówi, jak ta łódź podwodna, wiesz, na 2 godziny w niedzielę i to też, nie wiesz, nie zawsze, wiesz, wynurza się na mszę świętą, rozumiesz? To jak, wiesz, jak ta łódź podwodna wyjdzie, wystawi peryskop i zaraz potem z powrotem, wtedy, rozumiesz, na cały tydzień w te odmęty, nie? On mówi, no to taki tryb łodzi podwodnej, wiesz. Okay. I się wszystko wydaje, że jest wszystko okej, okay, przecież wszyscy tak robią, nie? Generalnie, nie? Jestem, mieszczę się w normie. No, wiesz, o co chodzi. To absurd. No i w tym momencie ja, wiesz, uświadamiam sobie, że staję sam na sam i dosłownie zacząłem, zwróciłem się do Pana Boga, nie? Czyli de facto zacząłem się modlić, no bo modlitwa to rozmowa, rozmowa to modlitwa, tak? Na jednym tym, myślę, tak? I pamiętam to doskonale, mówię mu, jak sobie uświadomiłem, że wiesz, że nie ma tej gwarancji, no, że ja tych oczu nie otworzę, że tak naprawdę mogę ich nie otworzyć, to wiesz, to stanąłem i powiedziałem, mówię, Panie, no, mówię, proszę Cię o 10 lat, nie? Aha. Powiedziałem, daj mi, proszę Ci, 10 lat. Uh-huh. Tylko 10 lat. Bo chcę syna wychować. Ile lat temu to się wydarzyło? Dzisiaj ma syn 27, wtedy miał 7. Okej, okay, czyli dostałeś więcej już. Zawsze daję więcej, ale to nie o to chodzi, tylko ja, taka była moja prośba, no ale wiesz, później wyraz było, no jeszcze wiesz, bo chciałbym tutaj rozliczyć, tam kontrakt skończyć, tam to, wiesz, cała litania próśb, nie, zaraz, wiesz, no, w momencie... Ale główne to było, poproszę 10 lat. Tak, to było to, no ale później, wiesz, no ale jeszcze chciałbym to, jeszcze to, tak, ale to już było jakby mało istotne, no, ja się śmieję, no znamy to, tak, zawsze mamy, wiesz, 100 tysięcy próśb, no jakby powiedziałem te całe swoje ja, nie, to wiesz, to przypomniałem sobie, może właśnie, widzisz, myślę, że Anioł Stróż mi przypomniał, chociaż mi nie mówił, wiesz, przypomniałem, zobaczyłem obraz, o którym też nie pamiętałem, już przez, wiesz, prawie 20 lat, obraz właśnie tego, o którym, tego, co rozmawialiśmy na początku, tej sytuacji, kiedy, wiesz, ojciec skazany, ten czas, kiedy ojciec skazany z dekretu o stanie wojennym, ja, wiesz, w kościele, wiesz, przy kościele, wiesz, jak to te dary były, paczki, wiesz, z zachodu, czyli, wiesz, z pomarańczowym serem i, wiesz, słonym masłem, tak, wiesz, ze Stanów Zjednoczonych przysłanym,
to było nasze jedzenie. I wiesz, ksiądz kanonik taki, wiesz, Andrzej Rurasz z parafii, wiesz, tam świętego Stanisława biskupa męczennika, notabene jedna z trzech parafii polonijnych w Gdańsku przedwojennych, tak? I on staje i mówi do mnie, wiesz, do takiego tego małego dziecka mówi, wiesz, tego dziecka mówi, słuchaj Andrzejku, jak kiedyś będziesz w takiej sytuacji, że po ludzku nic nie będziesz mógł zrobić, to zdaj się na Pana Boga, nie? Ja, wiesz, musiałem zrobić zdziwioną minę, nie? Bo on się tak uśmiechnął i powiedział, po prostu mu powiedz, niech się nie moja, ale Twoja wola stanie. Okay. Rozumiesz? Ja to zobaczyłem, tą, po wypowiedzeniu tego samego ja, zobaczyłem tą scenę, przypomniałem sobie, ja sobie przypomniałem, no w cudzysłowie. I tak no, powiedziałeś. No tak, wiesz, i tak byłem, wiesz, jakby w rzeczywistości już niecielesny jakby, no ale tak, tak mówiąc... Tak pomyślałeś. Tak mówiąc obrazowo, tak, przezwyciężając te całe swoje ja, można tak powiedzieć obrazowo, wiesz, łykając świnę, tak? Wiesz, ze ściśniętym gardłem, że tak powiem, byśmy to powiedzieli, gdybyśmy byli w Czerni. Zakończyłem, powiedziałem, ale niech nie moja, ale Twoja wola się stanie. Rozumiesz? I co się stało? I od tego, i w tym momencie, jak tylko wypowiedziałem te słowa, to jest bardzo ważny moment, wiesz, Winicjusz, bo ja go też będę miał i wszyscy będą go mieli, którzy nas słuchają, wszyscy po kolei, to co nawet ostatnio mówiłem na świadectwie, nawet jeżeli zakończy się to hekatombą, jądrową na Ziemi. Bombą, no to wszyscy będą, to się zmieni tylko tyle, że wszyscy będziemy mieli w tym samym momencie, ale i tak wszyscy będziemy to mieli. Rozumiesz? Okay. To jest moment, w którym jeszcze mój akt wolnej woli, rozumiesz, rodził skutki w stosunku do mnie. Ja kompletnie wtedy nie rozumiałem wagi tych słów. Je dopiero zrozumiałem później, wiesz, jak już po całej tej sytuacji, jak zmieniłem lektury z historycznych, na, wiesz, na religijne i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, sobie czytałem dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej, rozumiesz? To wiesz, za końca po dwóch klasach, z doświadczeniem, wiesz, w widzeniu państwa, który mi tam mówił, pokazywał i tak dalej, i tak dalej. I ona, wiesz, czytam zdanie, nie? Że jeden dobrowolny akt, dobrowolny, zjednoczenia swojej woli z wolą Bożą, wynosi duszę na szczyt świętości. I mi szczena tak spadła, nie? Bo ja mówię, jak? Siostra po dwóch klasach szkoły podstawowej, skąd? Ona nie może tego wiedzieć. A to dokładnie tak było. Rozumiesz? Później. No w każdym razie, kiedy ja wypowiedziałem to, to w tym momencie rozpoczęło się moje przejście na drugą stronę. To jest to pytanie o NDI. Okej. Okay. Doświadczenie, tak? I co się zaczęło dziać? Dosłownie bardzo konkretne, wyraźne doświadczenie. Nie odczucie, tylko to jest doświadczenie. Zaczął mi się, mówiąc kolokwialnie, przewijać film z mojego życia przed oczami. Czyli od tego momentu 30 roku zaczął się cofać w stronę punktu narodzin. W sensie w takiej kolejności. Nie od punktu narodzin do tego momentu, tylko dokładnie odwrotnie. Wiesz, bardzo... czyli do tyłu. No tak, jakby do początku. Nie do tyłu, tylko do początku. No tak. Z tego momentu do początku. No, okay. Tak jakbyś po prostu, wiesz, wszedłeś tutaj na ten świat, wiesz, tą oś czasu, tu jest twoja śmierć i wiesz, wychodzi z tej osi czasu do wieczności, no dosłownie na tej zasadzie, nie? Aha. Więc to dlatego mówię, nie? I to jest bardzo, wiesz, ciekawe doświadczenie, też o tym nie wiedziałem, czy ciekawe, to jest no, eufemizm, ale ja to mówię, opowiadam, że zobaczyłem swoje życie oczami Pana Boga. W tym sensie oczami Pana Boga, że momentalnie widziałem siebie w sytuacji, przy czym jednowymiarowo. Nie wiedziałem też, że to się nazywa tak zwanym małym sądem Ducha Świętego po śmierci. Też nie wiedziałem, to potem przeczytałem. I dlatego jak wiesz, jak ty mówisz, że ktoś tam powiedział jakieś teorie, no to ja to weryfikuję w stosunku do swoich doświadczeń. Tak. Dlatego ja mówię, że ja nie rozmawiam z filozofem, tylko wiesz, z kimś, kto ma pewne doświadczenie. I chodzi mi o to, że wiesz, zobaczyłem zachowanie, swoje wybory, przy czym natychmiast miałem poznanie w postaci bardzo konkretnego, tak, odczucia. Pierwsze, wiesz, pamiętałem, było świeże. Rozumiesz? Było, no, że tak powiem, z dnia, tak? Rozumiesz? Wiesz, z dnia i było bardzo dobre i pokazało mi to po prostu, wow, taka skala szczęścia, tylko że to nie są te słowa. Rozumiesz? Bo to są zupełnie, no ale nie przeżywamy tego, nie mamy innych słów, tak? Tylko że to jest zupełnie inny poziom, no ale po prostu poczułem się szczęśliwy, no bo nie znajdę nic bliższego, żeby to powiedzieć. I wiesz, ale druga intencja już nie była dobra. I pokazało mi bardzo wyraźnie w odczuciu takiego cierpienia, wiesz, w sensie, no, dosłownie cierpienia, takiego, wiesz,
jak bardzo zła była ta intencja i zaczęły się one sumować. Na zasadzie pierwsza była, wiesz, pierwsza była dobra, wiesz, i trwałem w szczęśliwości. Druga była zła, więc pokazała mi, jak bardzo zła była ta intencja. A jaka to była intencja? Ona była, to nie chodzi o dzieje grzechu, była niedobra. No. Okej. Okay. Nie, powiem tak, to nie była miłość do człowieka. Okej, okay, rozumiem. Okay? No, dobra, zła, kryterium jest miłość. To jest ważne. Rozumiem. A powiedz coś takiego, to ci się pokazywały normalnie obrazy i jeżeli one się cofały, to sorry, ale taka techniczna rzecz, nie wiem, szedłeś do tyłu, że tak powiem, tak nie, przewijał? Czy szedłeś od tego momentu, czy wchodziłeś w dane sytuacje? Zobacz, masz to, co mówiliśmy, oś czasu, tak? No. Tu jest punkt narodzin, doszedłeś dotąd, tak? Tu po ludzku, wiesz, umierasz i od tego momentu zaczynasz wracać tam, skąd przyszedłeś. Tak. Rozumiesz? Więc przechodzisz przez wiesz, przez swoje życie i widzisz po prostu twoje wybory. Co to a tak naprawdę co to mu kierowało, jaka była intencja? Jaki czyli był jakieś ważne punkty życia się pojawiały? Wszystkie były ważne. Natomiast ze względu na to, bo tam nie ma czasu, więc tak naprawdę można powiedzieć, że to jest ta sama powtarzająca się sekunda, powtarzająca w tym sensie z punktu widzenia wieczności, tak? Bo są inne sekwencje zdarzeń, dlatego mówię powtarzająca się sekunda, rozumiesz, o co chodzi? Bo to ja to na filmie mówię, że miałem takie odczucie później, że to te 30 lat to jakbym obejrzał, no nie wiem, w 15 sekund. Z ogromną, wiesz, prędkością. Przy czym, wiesz, jak przechodziłeś przez takie mocne doświadczenia, w sensie, wiesz, że naprawdę zarówno mocno dobre, albo mocno złe, to wiesz, o co chodzi. To miałeś to czucie szczęścia i to czucie cierpienia, wiesz, jakby te pomniejsze przysłaniały, ale każde było ważne. Każde czyli było na ważne. Dobre miałeś poczucie szczęścia, na złe miałeś poczucie zaczęły się sumować. Rozumiem? Jak to mogę zrozumieć, bo nie rozumiem. No w sensie masz zobacz, na przykład, nie wiem, obrazowo. Pierwsze odczucie było dobre na poziomie 8. Aha. I poczułeś się szczęście 8, no. Okej. Okay. Drugie było złe, cierpienie 6. Aha, okej. Okay. Tak, odczuwałeś cierpienie 6, aha. Po czym się sumowało i nagle się okazywało szczęście 2. Dobra. Wpadałeś, rozumiesz, o co chodzi. Następne było szczęście, wybór, szczęście 4. Sumowało się, zatrzymywało się na poziomie szczęścia 6. Rozumiem, ale przepraszam, ty widziałeś jakiś pasek szczęścia? No, mówię obrazowo, no. Odczucie, żeby... Okej, okay, czułeś, że tak jest. Po prostu, wiesz, miałeś konkretnie pokazy... najpierw pokazywało ci, jak mocno była dobra albo zła ta intencja i następnie się one sumowały. Rozumiesz? Okay. I dlatego to miałeś takie wrażenie, ja czasami nie wiem jak to powiedzieć, masz takie wrażenie, no patrz, idziesz pierwsze doświadczenie, jakby odbijało cię w stronę szczęścia, w prawo, tak? Drugie cię odbiło w lewo, rozumiem. Ale skończyło na prawo. Następne to, ja tak mówię, wiesz, czasami w tym, ja to mówię w filmie tak jakby, wiesz, jakby, jak w bilardzie, wiesz, kule, grzybki odbijają, rozumiesz? Okay. Prawo, lewo, wiesz o co chodzi, na tej zasadzie, nie? I dlaczego o tym mówię? Bo okazuje się, wiesz, bo ja kiedyś generalnie przy całym tym, wiesz, ja... Wiesz, jak się tak kiedyś zastanawiałem, rozumiesz, jakie ja miałem po jakimś czasie, jakie ja miałem w ogóle wyobrażenie, nie? To tak mówiąc, to, wiesz, bo tu się mówi o tym miłosierdziu, czyli miłosierdzie to, wiesz, miłość w uczynkach, to jest definicja miłosierdzia. Generalnie. To ja, wiesz, jak miałem pojęcie takim o Bogu, to wiesz, to na zasadzie, wiesz, no umrę kiedyś, tak? Aha. Najważniejsze są to, że wiesz, mam chrzest, jestem wszczepiony w Jego miłość, rozumiesz, w odkupieńczą łaskę, wiarą, wierzę w to i tak dalej, i tak dalej, wiesz. A gdybyś nie miał chrztu, to co? Ale miałem. Więc obowiązują mnie te zasady. Jakbym nie miał, to bym nie miał. To mam inne zasady, tak? Okej. Do tego przejdziemy. Ja nie będę tutaj sobie tam dywagował, bo mnie obowiązują zasady te. Dlatego, że mnie obowiązują te zasady, bo jeżeli je odrzucę, to mam w sobie ducha buntu, on nie jest duchem Bożym. A to jest zupełnie inna rzecz. To jest wtedy odrzucenie, odtrącenie. Jeżeli nie chcesz, możesz odtrącić miłość, nie ma problemu. Bo Bóg jest tak naprawdę, a do tego dojdzie miłością, ale wtedy nie ma ziemi niczyjej. Jeżeli wyjdziesz z przestrzeni miłości, to trafisz natychmiast na coś, co jest przeciwne miłości, czyli w nienawiść. I to się objawia cierpieniem, a tutaj szczęściem. No, jakbyśmy tokolwiek... Czy ty czułeś teraz fizycznie rzeczy? Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Posłuchaj, dalej, bo jakby ja powiem ci ten schemat, a potem będzie on jaśniejszy, bo tak poszarpiemy rozmowę. Jasne, oczywiście. Przepraszam, że tak spróbujemy to powiedzieć krótko, a potem chętnie szereg pytań, nie?
I wiesz, ja powiem ci, wiesz, nie myślałem, że Pan Bóg, przepraszam za określenie, wiesz, jak ja to czasami mówię, z takim kalkulatorkiem. Myślałem, że są najważniejsze te newralgiczne momenty, co pomiędzy, wiesz co, tak naprawdę się nic nie zastanawiałem. Mhm. No zastanawiasz się co nad każdą sytuacją? No nie, no to wiesz o co chodzi, to generalnie... Nie, no bo najważniejsze sytuacje odbijają nasze największe piętno, no. No tak, ja nie, ja, wiesz... Ja, nie pamiętam, gdzie położyłem telefon. No tak, ale ja, wiesz, ja stanąłem i wiesz, ja miałem takie, jak się zastanawiałem, to miałem takie wyobrażenie, że byłem bardzo blisko takiego pojęcia o fałszywym miłosierdziu, czyli generalnie, wiesz, stanę, kiedyś umrę, stanę przed sędzią, nie? Wiesz, na zasadzie ja pójdę do sądu i ja nie mam na to wpływu, jak mnie sądzą, wiesz o co chodzi, nie? Ale mówią, że Bóg jest dobry, więc w sumie nie ma problemu. No to różnie mówię. Ale nie, no, ale ja mówię o tak, czego ja bym nauczył, więc w sumie nie ma problemu. Nie. Prawda jest taka, że dlaczego o tym mówię, że rzeczywistość swoją wieczną budujemy tutaj każdymi swoimi wyborami, wolnymi wyborami. Dlatego taka była gorąca dyskusja na temat wolności wyboru i determinizmu. Nie, to jest nasza wolna wola, bo jeżeli nie masz wolnej woli, to nie masz intencji. Rozumiesz, nie ma kryterium oceny. A poza, rozumiesz? I chodzi o to, że my tą rzeczywistość, wiesz, tą wieczną, bo musisz wiedzieć, że z perspektywy my jesteśmy w procesie umierania, a tam już byłem w stanie niezmiennym. Tak? Okay. Jak już wyszedłem przez ten punkt i w tym sensie wyszedłem tam z procesu umierania, więc można powiedzieć, że to my tutaj umieramy, a tam ludzie żyją. Aha. Wiecznie, w stanie niezmiennym, a my jesteśmy w procesie umierania, chociaż my myślimy, że jest dokładnie odwrotnie, że to my żyjemy, a oni umarli. No tak, tak, no. Też niektórzy mówią, że to życie to sen, ale to no są tak, no niektórzy mówią, że nawet sen wariata, no. Ale dobra, ale to już tam w tym. Jesteśmy słuchaj, w procesie tego... Tej wyceny. Tak. Tej wyceny. Słuchaj, jak ważna była intencja, to co ja mówię o tym filmie, jak ważna była intencja, bo z wielu rzeczy, na przykład jak widziałem tą sytuację, to tak jakby anioł, wiesz, mój stróż, tak? Bo tak mówię językiem tego, jak jestem, rozumiesz? Bo to było na zasadzie, miałem od razu wlane poznanie. Nie chciałem, tu byłem sprowokowany, czyli tak jakby ktoś stał, powiedział, panie, on nie chciał, nie rozumiał, tu go ktoś sprowokował, rozumiesz, co chodzi? I po ludzku, no wiesz, czy tam, jak były zadymy, wiesz, z Zomozą na ulicach Gdańska, no wiesz, rzucania kamieniami, czy tam gdzieś na meczach, na wyjazdach, rozumiesz, co chodzi? No to nigdy nie miałem takiej, wieś żywej, jak to dzisiaj, jak ty mówisz, że to są różne sytuacje, żeby, nie wiem, wpaść i kogoś tam, nie wiem, zabić, tak jak dzisiaj, rozumiesz, bo przejąć rynek albo jakiś, wiesz o co chodzi. To nie była ta intencja, to była często intencja obrony, czy tam, wiesz, czy obronienia osób, które byli pałowani i tak dalej, i dochodziło do tej jakby przemocy. A miałem taki jeden moment przy okazji, kiedy, wiesz, doszedłem mniej więcej do 8 roku swojego życia, cofnąłem się, w sensie poszedłem do strony punktu narodzin, bardzo wymierne doświadczenie, zobaczyłem obraz siebie jako 7-8-letniego dziecka, który kilkoma kopniakami na przerwie pokazuje koledze w klasie, kto będzie rządził w klasie. Rozumiesz? Tak. A on dopiero przyszedł do naszej klasy, bo to, wiesz, za komuny było tak, że, wiesz, robiono sportową, matwiz, wiesz o co chodzi. I tak mieszali te klasy, nie? I on przyszedł do tej klasy ze swoją taką dziecięcą, za przeproszeniem, bandą, tak? No i ja mu na kilkoma tymi kopniakami. Słuchaj, nic się nie stało po ludzku. I wiesz, ani nawet nie miał uwagi w dzienniczku. Nic, po prostu nic. A on nie miał nawet siniaka. On o tym nie pamiętał, ja nie pamiętałem. Co więcej, powiem ci, on później zawodowo grał w piłkę nożną, ja kibicowałem. Więc żeśmy sobie po sezonie obgadywali nieraz sytuację, wiesz o co chodzi. Udało nam się, tak? Nawet zdarzyło nam się popełnić parę piw po sezonie, rozumiesz, kilka, tak? Gdzieś przy okazji, żeby usiąść sobie po męsku rozmawiać. No, kolegowaliśmy się, można powiedzieć, wiesz, jak to kiedyś na jednym podwórku. Więc kompletnie to nie miał, nikt o tym nie pamiętał. A ja się znalazłem, słuchaj, nie byłem w ciele, nie wiem jak ci to powiedzieć, w ogniu, który mnie nie spalał, który mnie palił, ale nie spalał, bo nie byłem w ciele. Gdybym był w tym jednym, to jest niewypowiedziana skala, rozumiesz, cierpienia, w tym sensie, że ja to mówię tak, że gdybym był wtedy w ciele, to w tym jednym momencie by mi serce pękło z bólu. A tylko dlatego... Ale było, fizycznie tego czułeś? Byłem, słuchaj, mówimy o sytuacji, w której ja widzę swoje operacje z perspektywy, jak ja to mówię, sufitu, tak? To później lekarze mówiłem, co kto robił, co gdzie, kto gdzie stał, jak, co mówili, jakie słowa i tak dalej, i tak dalej. To właśnie chodzi o to, że ten ogień, który mnie palił, rozumiesz? Bo to dosłownie znalazłem się jakby w piecu, nie był w stanie mnie spalić, bo ja nie byłem, wiesz, nasze ciało by się zwęgliło.
A tam nie było w ciało, to jest przestrzeń duchowa. To jest po prostu jakby stan ducha. O, piekło to nie jest, wiesz, jakieś tam miejsce, to jest bardziej stan ducha, w tym znaczeniu. Aha, rozumiesz? Rozumiem. Rozumiesz, bo zostajesz istotą duchową. Znaczy, nie rozumiem, ale no, próbuję zrozumieć. To, w tym sensie, że wiesz, no jakby teraz, no to no, w każdym razie tylko dlatego takie doświadczenie, ponieważ ja w tej jednej sytuacji nie znalazłem żadnego usprawiedliwienia. On mi nic nie zrobił, rozumiesz? Kurczę, to ci powiem, że przez całe życie mieć tylko jedną sytuację, w której nie znalazłeś usprawiedliwienia na swoje złe zachowanie, to można powiedzieć, że byłeś jakąś wyjątkowo dobrą osobą. No. Nie, miałem, jak ci powiedziałem, szereg innych rzeczy, tylko pokazuję ci, jak ważna jest ta intencja, że po ludzku nic się nie stało, aha, tylko tutaj moją jedyną intencją, wyraźnie to zobaczyłem, była czysta dziecięca pycha. Aha. Ja będę rządził w klasie. Ja! Tak. Ja! Rozumiesz? Ja! Cholera, stary, boję się ciebie, Andrzej, jak tak robisz, kurde. No dosłownie, rozumiesz? Zacznę ci przytakiwać na wszystko. Nie, ale wiesz, nie, to proszę cię. Ale jak tak, kurde, to zaprzeciwienie takie, u ciebie. Wiesz, takie ja! No. Ja, wiesz co, taka pycha, ja! Dziecięca pycha, rozumiesz? No tak. I wiesz, i taki ogień, rozumiesz? Ale i tak. Mało razy w życiu w takim razie to miałeś, bo ja myślę, że pychy miałem dużo więcej niż raz. Było też wcześniej, tylko była sytuacja taka, że rozumiesz, że nie chciał, sprowokował, chciałeś, wiesz, coś tam, wiesz, o co okay. chodzi. A tutaj nie było żadnego usprawiedliwienia, bo on nic nie zrobił. No o tak. to chodziło, rozumiesz? Chodziło o to, że nie miałem żadnego wlanego usprawiedliwienia, nic tego nie spowodowało. Tak. To było czyste zło, czysta pycha. Rozumiem. Rozumiesz? Czysta pycha. I dlatego ten stan ducha... Ci to pokazał. Tak, to jest ojcem pychy. Słuchaj, i powiem ci, to było tak niewyobrażalne, że ja powiem ci tak, ja naprawdę się modlę za dusze wszystkie cierpiące, w sensie takim, wiesz, które muszą się gdzieś tam wypłacić, bo ludzie naprawdę siedzą w piecu, a nie ma kto im usłyszeć. Aha. Rozumiesz? I to jest taka, ale to zostawmy może. I to było takie, zanim ja to w ogóle przepracowałem, zrozumiałem, że umarłem. Aha. Świadomość, że umarłem, nie bierze się tam, wiesz, jakiejś ciemności, z nicości, w ogóle jakieś rozpłynięcia się, nie. Po prostu przeszedłem przez jasny punkt swoich narodzin, dość podłużny. Tak? Może on nawet sięgał, nie wiem, do momentu poczęcia. No w każdym razie jako punkt własnych narodzin, tak? Dość podłużny, niektórzy mogą go kojarzyć z tunelem. Rozumiesz? I rzecz niesamowita, wiesz, bo z tym doświadczeniem tego, rozumiesz, tego ognia, tak? I nagle jak wyszedłem z tego, to poczułem się niesamowicie szczęśliwy. Nigdy nie, ale to znowu jest nie to słowo. Niesamowicie szczęśliwy. Poczułem tak niewyobrażalną miłość, która mnie przeniknęła, która w dodatku, wiesz, ja widziałem swoje intencje. Naprawdę niektóre były słabe, tak? Naprawdę, wiesz, w ciągu życia. Ja bym się przy całej swojej samolubności dużo gorzej ocenił. Aha. Więc spotkałem się, dlatego mówię, że spotkałem się z miłością usprawiedliwiającą. Rozumiesz? Usprawiedliwił mnie z tych intencji, ja bym się gorzej ocenił. I ta miłość mnie po prostu zachwyciła. Ale to nie jest to słowo, bo no nie jestem w stanie ci tego mówić. Było to coś tak mocnego, że ciężko to wyrazić słowami. No co mam ci powiedzieć? Radość radości, no, szczęśliwość szczęśliwości. No, proszę cię, no to są eufemizmy, to w ogóle nie jest ten przedział. Aha. To nie jest żadna emocja. Okay. W ogóle, rozumiesz, a to dopiero do mnie za chwilę dotarło. Ona mnie tak zachwyciła. Tam, brałeś kiedyś ekstazy? Przeniknęła, nie. Nie, okay. Ona mnie przeniknęła, rozumiesz? Ona mnie przeniknęła w takiej formie, ale miałem znajomych, którzy brali. Zapytałem o to, bo wtedy się mówi o takim też bardzo mocnym doświadczeniu, nie. Na przykład miłości, nie, poczucia, nie. Więc dlatego chciałem się zapytać, czy jest to podobne. Dobra, okej. Okay. Słuchaj, nie, teraz zobacz. Za moment, ja to w filmie nazywam prawdziwą nagrodą, ale za chwilę uświadomiłem sobie, przychodzi mi taka świadomość, wlana wiedza, bo to jest wiedza wlana. Aha. Po prostu tam jest, tam wiesz, coś doświadczasz i od razu masz wiedzę, dlaczego takie, rozumiesz, to jest takie, wiedza wlana, no to też, wiesz, eufemizm. Tam wszystko jest w tym momencie jasne, rozumiesz, w jednej chwili, nie? Jak o czymś pomyślisz, od razu już wiesz. A często wiesz dlatego, aha, bo to się dlatego wydarzyło, to tamto. Zobacz, nawet sytuacje, których ty pewnych rzeczy nie robisz. Na przykład zajechalibyśmy teraz komuś drogę, a nie chcieliśmy, tak? Tak. No bez sensu, no wiesz, opuściłaby się szybka, jak ja to mówię, i byś usłyszał tą miłość, wiesz, wylewającą się, wiesz, co chodzi. No
ja mam na to swoje sposoby. Ale nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że możesz zobaczyć, odpowiedzieć mu z tą samą miłością, a możesz mu powiedzieć, przepraszam, rozumiesz, wzbudzić dobrą intencję. Wszystko jest po coś. No. Wszystko ma znaczenie, rozumiesz? Wszystko, każda chwila ma znaczenie, bo podejmiesz w swojej wolnej woli taką lub inną reakcję. Rozumiesz? Bo to będzie twój wybór. Rozumiem, bo ja tak zazwyczaj robię i jak są te sytuacje na drodze, to staram się kierować życzliwością. Bardzo i ona bardzo pomaga. I ja mam bardzo taki dobrze. Patencik, że jak ktoś się strasznie denerwuje, to ja robię tak. A ja mówię przepraszam albo coś. Ja mam za co przepraszać, bo bardzo często ta złość wynika od innych ludzi, którzy jeszcze o nich zawołują. Frustracji jakieś, frustracji. Ale słuchaj, ta świadomość przyszła. To, co nazywam prawdziwą nagrodą, uświadomiłem sobie, że miłość, w której się znalazłem, zanurzony i tak dalej, nie jest miłością, którą znam tu na ziemi. Aha. Że, nieprawdopodobnie mocniejsza. To raz, ale druga jest stanem. Okej. Okay. Że tu, bo ja to w filmie mówię, że przyszedł mnie świadomość, że to się nigdy nie zmieni, że już zawsze będę taki szczęśliwy. I to mnie wprawiło w uwielbienie, rozumiesz? Bo możesz kogo. Radość, to proszę cię. No rozumiem. Zachwyt, a to już w uwielbienie. Aha. Że zacząłem wielbić Boga. Bo wiedziałem, że na to wiesz, gorzej mi się ocenił, nie zasłużyłem, że bo wiesz, możesz kogoś kochać całe życie, no ale wiesz, wstaniesz rano, że tak powiem, lewą nogą, już jest trochę inaczej. Powie ci dwa słowa, jest trochę inaczej, tak? A on jest taki sam, stały i niezmienny. Że ta miłość, że Bóg nie jest miłością w sensie mocą, tylko jest stanem, jest taki sam. Rozumiesz? On tak samo kocha, ma tą samą miłość, którą cię stwarzał, innej nie ma. Nie ma w nim żadnej zmiany, dlatego też właśnie to, co ci powiedziałem, że jakby determinuje. Ma taką samą miłość do mnie, do ciebie, do Najświętszej Maryi Panny, do Lucyfera i do wszystkich po kolei, bo z taką samą miłością stwarzał. Nie ma w nim żadnej zmiany. To jest w ogóle w nim najpiękniejsze, że niezależnie od historii swojego życia, oczywiście co do momentu stworzenia, czyli co do intencji stworzenia, nie co do istoty działania, no nie kocha, wiesz, nienawiści, tak? Rozumiesz, którą jest wiesz, i tego cierpienia, że ktoś tam chce zniszczyć i tak dalej, nie? Ja tylko mówię, bo ktoś się pyta, dlaczego nie zniszczy diabła, tak, szatana? No nie zniszczy, bo przestałby być, musiałby mieć w sobie intencję przeciwną, samemu sobie. W tym sensie przestałby być Bogiem, rozumiesz? Sprzeczność pamiętna, znowu co do natury, no. Co się dalej wydarzyło? Więc, słuchaj, to jest taka niesamowita miłość, która po prostu ona cię ogarnia, przenika, jeszcze w dodatku cię nie usprawiedliwiła, rozumiesz? Jeszcze jest, dlatego właśnie ci mówię, że tam w stanie niezmiennym, że to się nic nie zmieni, to co ci przed chwilą powiedziałem, że oni tam żyją w tym sensie, bo są w stanie bez zmiany, a my jesteśmy w procesie umierania. Okay. To my umieramy, oni żyją. Bo to jest dokładnie to, co mówię, to co ci na początku powiedziałem, że my patrzymy z tej perspektywy osi czasu, bo tu żyjemy, a to zupełnie inaczej wygląda z tamtej perspektywy. To jest po prostu jakiś wycinek, rozumiesz? Rozumiem. Dlatego to nie było, te pytania na początku były bez tego powiedzenia, rozumiesz, niejasne. I te odpowiedzi, dlaczego tak mówię. Dobra. I później, słuchaj, ze względu na to, że poczułem się w ogóle jak w nurcie. W takim nurcie, wiesz, coś jak, wiesz, nie coś, tylko takiego ściągania. Zacząłem się, ta rzeczywistość się stawała jakby ciemniejsza, ale w tym sensie takiego zanurzania, nie dlatego, że szedłem w ciemność, tylko dlatego, że oddalałem się od tego punktu, jasnego punktu narodzin. Aha. Rozumiesz? I powiem ci, że miałem takie doświadczenie, się później pytałem, nie wiem jak to wytłumaczyć, wiesz, jakby, bo byłem poza ciałem, tłumaczyć, ale jakby miał pamięć ciała, o. Rozumiesz? Tak. Jakbym miał pamięć ciała taką duchą, że tu gdzie były jakby ręce i tak dalej, to takie miałem i z czoła, gdzie było czoło, takie jakby doświadczenie, znaczy nie jakby doświadczenie, tylko bardzo wymierne, takie światło, snopy takie, które w dodatku, zrozumcie, niedoskonałość języka, tak? Które działało jak magnes, ściągało mnie, dosłownie pojawił się taki myśl, że to jest nie do przegapienia, ja do ciebie, panie, rozumiesz? Ja jestem od ciebie. I później nie wiedziałem, z czym to skojarzyć. I się zapytałem, tylko później, jak wyzdrowiłem, powiedziałem, czy udzielono mi sakramentu namaszczenia chorych. Aha. Powiedziałem, że tak. Bo z niczym innym nie mogę tego skojarzyć. Rozumiesz? Bo nic innego. I teraz zobacz. W filmie później opisuję, wracając już to wszystko. Cały czas byłem, wiesz, jakby w tym uwielbieniu. I widziałem, jeszcze jak zobaczyłem rozpacz, obrazy rozpaczy moich bliskich. Aha. Rozumiesz? Bo zaczęło dochodzić do mnie rzeczywistość, wiesz, jakby
duchowa, w sensie znaczenia, w sensie wiesz, takich obrazów. I jak widziałem, jak oni się tam, wiesz, no nie chcę w to wchodzić, bo może ktoś, wiesz, to odsłucha, nie chcę wchodzić w sensie w opis tych obrazów, nie chcę komuś tam przypominać nie najlepszych, wiesz, po ludzku sytuacji, tak? Ale tą rozpacz, jak zobaczyłem, to ja mówię, to ja powiedziałem, mówię, jej, ja mówię, czemu oni tak rozpaczają, przecież jestem tak szczęśliwy, mówię, przecież to jest niesamowite. I zacząłem prosić Pana Boga, tak? Mówię, żeby pozwolił mi wrócić, już tylko na chwilę. Ja już nie chciałem żadnych 10 lat. Że na chwilę, żeby Wojciech dobrze było. Właśnie nie zdążyłem pogadać. Tak, powiedzieć, słuchajcie, to życie to jest pstryk, moment, w ogóle to 15 sekund, wow. Wiecie na spotkanie z czym idziemy, co to jest adwent, co to jest, na co, czego oczekujemy. My to mamy zapisane, pragnienie miłości w sercu, wszystkiego poszukiwania, a to jest w ogóle niewyobrażalne. I byłem pewien, że skoro usprawiedliwił mnie z tak wielu złych intencji, rozumiesz? To jeżeli go poproszę o dobrą rzecz, pocieszenia bliskich i powiedzenia im, to na pewno mi pozwoli wrócić. Nie. Tam już moje akty woli w stosunku do mnie, do mnie, nie miały znaczenia. Ostatnim momentem, kiedy one rodziły skutek, to był moment, zanim zacząłem przelatywać film przed oczami. Wtedy, kiedy tak naprawdę, wiesz, o co go poprosiłem? O miłosierdzie, czyli o miłość w uczynku. Bo to jest definicja miłosierdzia. Bo jeżeli mówisz do miłości, niech się nie moja, ale twoja wola stanie, tak? No to co dostaniesz od miłości? Miłość w uczynku. To jest miłość. Miłość w uczynku. A to jest definicja miłosierdzia. I teraz zobacz, ucieknijcie się do Bożego tego miłosierdzia, jak to mówią, tak naokoło, bo to jest tak, masz ten sum, dobra, zła intencja. To jak się uciekniesz z pokorą, tak? Nie z pychą, czyli odwrócisz się, to co się nazywa nawrócenie, odwrócisz się, odrzucić pychę, to jest tak, jak Pan Bóg bierze jakby w nawias to wszystko i z przodu stawia plus. Musisz się z tego, co w środku, wypłacić, bo my nie idziemy w ogóle do raju, który jest opisany jako miejsce jakiegoś tam, wiesz, ogrodu, do jakiejś tam nirwany i tak dalej. Nie, my idziemy w ogóle do chwały nieba, na miejscu upadłych aniołów. Ja bym się czuł niegodny. To nie jest tak, że ktoś by mnie nie wpuścił. Ja ze swoimi intencjami bym się czuł tam niegodny, rozumiesz? Bo naprawdę wstydziłem się swoich intencji niektórych. Było mi wstyd, co mną kierowało. Rozumiesz? Co mną kierowało w życiu. To nie jest tak, że ktoś mnie będzie osądził. My sami, nasze uczynki, nasze wybory nas sądzą, a tak naprawdę będziemy sądzeni z miłości, w tym sensie, ile było w tym miłości, ile było czego, tak? Ile było czegoś przeciwnego miłości. I nic nie weźmiesz, kasa, tego nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I ja później mówię w tym filmie, że zobaczyłem coś tak jakby takie, jak główki od szpilki, szły do mnie prostopadle promienie, ale już nie światła, tylko takiego blasku. I one zaczęły mnie, wiesz, okrążyć. Nigdzie nie widziałem takiego blasku. Blask, który z jednej strony, ja byłem w tym blasku, ja mówię, a jednocześnie nie byłem w tym sensie, że nie widziałem centrum. To jest bardzo osobowy blask, to jest osoba, oddział od osoby i przenikające cię jakby w tym sensie duchowo, tak? W tym, no bo nie byłeś w ciele, po prostu jesteś w nim jakby zanurzony, który jest znowu niesamowitą miłością, jeszcze potężniejszym odczuciem niż co miałeś po chwili, rozumiesz? I ja już, wiesz, ja już chciałem tam, wiesz, do tego, rozumiesz, do tego, iść do tego, w sensie do tego centrum. Już byłem jakby w nim, bo on mnie otaczał, tak, przenikał już mnie, już byłem w nim zanurzony. Ale pamiętaj, nie rozpłynąłem się. Nie rozpłynąłem się. Cały czas wiedziałem, że nazywam się Andrzej Dufek. Cały czas znałem historię swoich wyborów, swojego życia. Rozumiesz? Więc jak ktoś się mnie na przykład pyta... Czy nie straciłeś pamięci? Nie. Jak ktoś się mnie pyta, mówię na tym etapie, czy o reinkarnację, ja mówię nie. Bo ja szedłem tam z konkretną historią osobową życia. Swoich wyborów. Bo to były moje wybory. Rozumiesz? Bo mogłem wybrać inaczej. I te nasze wybory to jest tak, że wiesz co? Pan Bóg jak ma doskonały plan na nas, bo innego nie może nie mieć, to jak my niedoskonale wybieramy, to wiesz co to przypomina? Jak w tej nawigacji. Aktualizuję, zmieniam trasę, rozumiesz, zmieniam trasę i czekam, wiesz co, z inną łaską, w sensie, żeby nawrócić, żeby on cały czas się ściga tą miłością. W tym sensie ściga, że wiesz, że on czeka na ciebie z tą miłością, rozumiesz? I czeka do ostatniego momentu, tak jak ja, wiesz, ten biedak z pełnym kątem, z tymi samochodami, zawołał, tak? Ale niech nie moja, czego, i on go usłyszał. W ostatniej chwili, to jest w ogóle, rozumiesz? To jest niesamowite. Ile ty byłeś w tej, nie wiem... Na klinice intensywnej terapii leżałem, bo wiesz, bo najpierw byłem w wojewódzkim tak zwanym, a później byłem w...
bo nie radzili sobie, wiesz, tą operacją. Aha. To tam szereg takich małych cudów, wiesz, ksiądz znikąd, intencja przez Matkę Bożą Fatimską i tak dalej, zanoszona. 50 dni w sumie. Leżałem na intensywnej terapii. Bardzo długo. Na intensywnej terapii, wiesz, słuchaj, wiesz, ja wiesz, leżałem w związku z tym, że oni, wiesz, próbowali na początku skleić tą wątrobę, puścić, żeby ona, wiesz, jakby zachwyciła, tak? Bo to po tym pęknięciu tej wątroby, no ale wiesz, ona pękała w tym sensie, że rozchodziły, następowały krwawienia, więc nie było czasu mnie w ogóle rozcinać, ani zaszywać, więc ja leżałem otwarty na serwetach. Rozumiesz? Cały czas leżałem otwarty na serwetach, więc wiesz jak to jest, po dwóch tygodniach ze 120 na 60 kg organizm zjadł sam siebie. Nie wiem, na szczęście. Ale wiesz, moja siostra, miałem takie odwierzyny, że moja siostra jak chciała mnie złapać, wiesz, za głowę, poprawić mi głowę, to mnie złapała za kość czaszki, że musiałem nauczyć chodzić, mówić, rozumiesz, wszystkiego po kolei, ale jak ktoś się, już tam o innych, wiesz, takich... To wszystko fraszka. Ktoś się mnie pyta, że co to jest cierpienie, to ja mówię, to jest ten moment wtedy, kiedy znalazłem się w tym ogniu, kiedy zobaczyłem tą, że mną kierowała ta pycha. Rozumiesz? Rozumiem. To jest ten Słuchaj Andrzej, powiedz proszę, ty byłeś przez ten czas w śpiączce? Farmakologicznej. Tak. Tak. Czyli twój pobyt dwumiesięczny, w jakim ty, jaki ty miałeś poczucie, że jaki to jest odstęp czasu dla ciebie? Jaki to tam był? Nie ma czasu. Nie ma czasu. Ja się budziłem co jakiś czas, wiesz, pikanie i tak dalej, ale mnie wiesz, usypiali, bo właśnie do tego nie doszedłem. Bo chciałem ci powiedzieć, że wiesz, w momencie, w którym ja już szedłem do tego, wiesz, do tego centrum, tego blasku, już wiesz o co chodzi, już nic mnie nie, rozumiesz, nic mnie, już byłem w takim zachwycie, że już mnie nic nie interesuje, rozumiesz, to ci nie da się tego powiedzieć. To znowu widzisz, też nie mówię, jak miał pamięć, a poczułem tak, jakby ktoś mi w twarz dmuchnął. I za tym przyszło takie, wiesz, taki szum. Ja to nazywam, wiesz, ksiądz w tej filmie brzęczeniem. To jakbyś postawił na zasadzie Panie Janie, wiesz, tak, wiesz, z różnym tekstem, tak? A jeszcze do tego mszyną, siła mszy świętej, śpiewanie i tak dalej, i tak dalej. I że, wiesz, tym powiedz, z niego się wyłaniało pojedyncze słowa, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Jak poznawałem głosy, to wiedziałem, kto się modlił. A jeżeli nie znałem tych głosów, to od razu miałem informację, że na przykład Róża Żywego Różańca, że msza się odbywa w Krakowie, że tam msza się odbywa w Krakowie, bo do obrazu, że tam jest to, rozumiesz? I natychmiast ja nic nie mogłem, pomimo tego zjednoczenia miłością, w tym sensie, że tą miłością, która mnie zjednoczyła ze sobą, przy czym mnie nie zintegrowała. Ja się nie czułem Bogiem, tylko Boską, jak ja to mówię. Rozumiesz? Tak? Ja się nie czułem. Ja dalej byłem Andrzej Dufek, rozumiesz, o co chodzi? Z historią i ze wszystkim. I wiesz, ja, i w tym momencie ja te modlitwy jak dotarły, ja sam nic nie mogłem zrobić. Tam akt woli nie miał znaczenia. Te modlitwy natychmiast mnie cofnęły. Ale nie, wiesz, przez punkt narodzin znowu 30 lat, tylko bezpośrednio na intensywną terapię. Ja się po prostu obudziłem. To był moment, w którym wyszedł lekarz, wiesz, bo słyszałem po drodze rozmowy, jak wygląda procedura badania na aktywność w rdzeniu pnia mózgu, że są trzy badania, jeżeli są negatywne, to czeka się pół godziny, robi się czwarte, jeżeli jest też negatywne, to się po prostu odłącza aparaturę, no bo wiesz, filtrowała mi krew, wiesz, aparatura i tak dalej, i tak dalej. I wyszedł lekarz i powiedział, że do mojej rodziny, że ja już umarłem, tylko się procedura odłączania ciała nie zakończyła. Okej. Okay. Rozumiesz? I w tym momencie doszły modlitwy, ja się obudziłem. Oni ubłagali, że jeszcze chwilę, jeszcze trochę i tak dalej, na zasadzie jednego tam dnia. Rozumiesz? Ale to już było przy tym 50 dniu? Nie, to było na samym początku. A, na samym początku, dobra. To okay. Było stosunkowo, no tam na samym, no tak wiesz, jeszcze później było szereg innych operacji, rozumiesz? Bo to ja wiele razy, i w tym momencie, wiesz, ja myślałem, że ludzie mi tymi modlitwami wyjednali łaskę, o którą nie mogą prosić pożegnania się. Ja w ogóle nie sądziłem, że ja tu wrócę. Słuchaj, wiesz, i jak się obudziłem, to nie słyszałem tych modlitw, bo zaczęło do mnie dochodzić pikania, ta rzeczywistość, te bodźce, ta percepcja. I za chwilę znowu zacząłem iść tamtą stronę i znowu nie słyszałem już tego pikania, tylko te modlitwy, ale modlitwy były cichsze niż w momencie, w którym się obudziłem. One narastały, ja szedłem na tą stronę, zatrzymały i znowu mnie budziły. Ja wielokrotnie przechodziłem, widziałem obrazy, sytuacje, naprawdę wielokrotnie. A wiesz, jak to po ludzku wyglądało? No, nie wiem. Umiera. I wszyscy zdrowaś Mario, i tak, wiesz, i cała kibicowska, i Krakowia nawet, i wszyscy, z którymi nie mam zgody, wszyscy msze, wiesz o co chodzi. Bo to był jeden wielki, wiesz, ruch, wiesz, zrobiony i zamówiony, i tego,
obudził się, żyje, wszyscy się przestawali modlić i ja w tamtą stronę umiera. I msze zamawiane, wiesz, i to dosłownie, mnie ta, do Beskidu tak, mnie, taka jest siła modlitwy. Taka jest siła modlitwy, wiesz, a jeżeli jeszcze, wiesz, ona jest połączona z ofiarą, to jest w ogóle niewyobrażalne. Z ofiarą, to jest ofiara? Ofiara mszy świętej. Nie, ofiara, nie, nie, ofiara mszy świętej. Nie, nie, nie. Ofiara, ofiara, która jest, była na krzyżu, a teraz dzieje się na każdym mszy świętej w sensie duchowym. Wiesz, to są cuda eucharystyczne, czy nie, wiesz? Nie. No, to są konsekrowany kawałek chleba, który... Konsekrowany? Co znaczy? To znaczy, że jest w trakcie mszy świętej przez kapłana konsekrowany, poświęcony. Aha. I okazują się cuda eucharystyczne, że na przykład, tak jak masz w sakułce czy gdzie indziej, że nagle się wytrąca z tego kawałek ciała. I patolodzy badają. Na przykład, tu jest bardzo ciekawie, bo na przykład z punktu widzenia fizycznego niemożliwe, bo dokładnie widać, jak przechodzi substancjonalnie z chleba w tkankę mięśniową. To jest zawsze jest to mięsień serca. Z różnego momentu, czyli na no jest dokładnie ta sama grupa krwi, parę innych rzeczy. Czytałem ostatnio o tym, ale opis wiesz tego co? Był zgoła inny niż ty mówisz i ktoś, kto to mocno badał, to mówił, że bardzo łatwo było te wszystkie badania, że tak powiem, zawirować. Ale ja nie chciałbym dzisiaj wejść sobie, w jedną nie, rzecz. Nie, to sobie powiem ci tylko jedną rzecz. Jeden przykład, już nawet nie najsłynniejszy tam z Lanciano, czy gdziekolwiek indziej zresztą, który trwa od iluś wieków, rozumiesz? Gdzie na przykład ważą, były trzy grudki, że dwie ważą tyle samo co jedna, rozumiesz, trzy tyle samo co, no bo waga, ale to jest inna rzecz. Słuchaj, dali wycinek po 120 latach we Włoszech, na końcu zeszłego roku i goście przyszli. A kto go dał? No do badania. A gdzie go dali? No, dali we Włoszech, nie mówiąc gdzie. Zresztą badają nie tylko chrześcijanie, żeby było jasne. Aha. Bo badają także i sceptycy. No, są nawet świadectwa lekarzy, którzy się nawrócili po tych badaniach, którzy byli ateistami. Okay. Ale tamten przykład był taki, zobacz. Oni przyszli i powiedzieli tak. Ten patolog powiedział, przynieśliście nam kawałek mięśnia sercowego, tego grupa krwi, człowieka, który kona. Mhm. Nie, który skonał. Mhm. Który kona. Tak. Bo w momencie, bo wiesz, krew takie mikropęcherzyki transportuje, wiesz, dotlenia organizm. W momencie, kiedy człowiek następuje zgon, one się zatrzymują. No bo wiesz, nie ma transportowania. W momencie, kiedy one się zatrzymują, to po kilkunastu minutach się wchłaniają. No wiesz, po prostu zostaje sama, tak jakby krew. I oni mówią tak, a tutaj ona jest widoczna pod mikroskopem, czyli ten człowiek nie skonał, tylko kona, bo nie jest transportowany, a jednocześnie nie tego, czyli w tym momencie kona. I w dodatku powiedzieli, przynieśliście nam kawałek mięśnia sercowego człowieka, który kona, i w dodatku, który był katowany, był bity w to serce. Bo mówi, że jest wytrącona biała krwinka i jest wbita w tkankę mięśniową, a to się dzieje tylko przy mocnym uderzeniu. Okay. Rozumiesz? I oni, wiesz, w pierwszym chwili mówi, zastanawialiśmy się, mówi, to wy zamiast ratować człowieka, biopsję mu zrobiliście? Rozumiesz? Okay. A potem mówię, ale za chwilę to znowu nie zniknęło. A już nie powinno tego być za 15 minut. To cały czas jest. A to 120 lat wcześniej był ten cud. Dlatego się nazywa cudem eucharystycznym. W sensie od słowa eucharystycznego. Rozumiem. No są to rzeczy dla mnie nie do sprawdzenia. No, ale nie są, tak. Jest opis. Możesz sobie wejść. No, tak, poczytaj sobie o cudach eucharystycznych. No, problem u ludzi polega na tym, że potrafią robić niesamowite opisy różnych rzeczy. Ostatnio czytałem o tym, jak ludzie preparowali perpetuum mobile i miliarderzy się na to, czy multimilionerzy się na to nabierali. Więc no, niestety słuchaj, no, nie jest to dla mnie dowodem. Jeżeli będziesz sceptyczny, to nic nie będzie dla ciebie dowodem. No, ale jeżeli... Będą. Jeżeli mówią do ciebie lekarze, naukowcy, tak? Tak. Którzy badają, patolodzy tym i opisują dokładnie, zawsze jest to ta sama grupa krwi i tak dalej, tylko z różnych miejsc. Raz to jest komora, raz przedsionek, rozumiesz? Skąd ta tkanka pochodzi? No to krótko na temat, no. No a potem oni nie wiedzą, co oni badają. Bo no tak, nie, no, ale ja nie byłem przy tych badaniach i tak dalej, także no, ciężko mi o tym dyskutować. Można. Czy my stajemy w dobrej stronie? Chyba nie. Nie, nie, nie. My jeszcze sobie tak troszeczkę jeździmy, bo ja jeszcze parę pytań mam. Powiedz mi tak, pierwsza rzecz, czy zakładasz coś takiego, że gdybyś nie został wychowany w wierze chrześcijańskiej, to czy na przykład spotkałbyś Buddę, albo Allaha, albo innego
jedyny, powiedzmy, symbol Boga, który w tamtych religiach funkcjonuje. No to teraz posłuchaj. Ja nie będę mówił o swoich założeniach, bo one to są moje, wiesz, wyobrażenia. Bo mamy na całe szczęście jeszcze jedną ciekawą rzecz. Od czasu Moody'ego i badań, ten NDI, tak? Były prowadzone badania m.in. w Arabii Saudyjskiej. Tak. Teraz ostatnio, na przestrzeni, wiesz, 50 lat, w Izraelu, w Hiszpanii, przepraszam, w Holandii, na Niderlandach, gdzie większości z tych ludzi to są ateiści. Aha. W Arabii Saudyjskiej przerwano badania, dlatego że doświadczenia były takie, że 98% z tych, którzy cokolwiek widzieli po śmierci, widzieli Pana Jezusa. Holendrzy, ateiści, nie byli w stanie określić, mówili, postać wyglądała tak, 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 tak. Aha, bo chciałem się sprawdzić, skoro nie wiedzieli, że Pan Jezus. No właśnie, nie wiedzieli. Teraz słuchaj, najlepsza była Żydówka, która napisała, mówi, i spotkałam go, to tchnęła od niego miłość przy tym, mówi, i wyglądał jak Jezus. A to nie mógł być Pan Jezus, a to nie mógł być Jezus, bo Jezus nie jest Mesjaszem. No dobra, ale wiadomo, że ona o tym słyszała, więc też była. Ale ateiści nie wiedzieli, muzułmanie w drugą stronę. Czyli uważasz, że... Ja nie uważam, tylko są takie, to są opisy. No tak, no są różne inne opisy. A wiesz, jak ja na przykład czytałem kiedyś opis od osoby, która przeżyła śmierć kliniczną, że która była bardziej otwarta i nie była skoncentrowana na daną religię. Ja nie byłem skoncentrowany na religię. No byłeś, no byłeś wychowany, dla od tego zaczęliśmy. No tak, że się urodziłeś w takiej religii. No, ale to, więc to jest to, co wiedziałeś. No. Gdybyś... No nie wiedziałem takich rzeczy, że Bóg jest miłością. No tak się mówi, Bóg jest miłością. No ale nie rozumiałem tego kompletnie. Dzisiaj jak czytam, to wiesz, o co chodzi. Tak jak nie rozumiałem, to co, jak czytam pismo, że w tamtym dniu nic nie będzie zakryte. I tak faktycznie wszystkie te intencje, nawet podświadome, które mną sterowały, też wiedziałem. Rozumiesz? Ja, no tak, ale Andrzej, daj mi tego pojęcia do rzeczy. Jeżeli jest, jak ja czytałem taki artykuł o tym, o śmierci klinicznej kiedyś, to facet mówił, że na przykład został poprowadzony przez takiego ducha, przez różnego rodzaju religie, i właśnie on miał takie widzenie, że tych rodzajów nieba i w ogóle rodzajów wierzeń jest bardzo dużo, tak dużo jak ludzie je wymyślili albo doświadczyli, albo opisali, jak to już ktoś chce, i że on poprowadził przez różne doświadczenia, czyli że on powiedział coś takiego, widziałem niebo katolickie, widziałem Van Halen wikingów, widziałem różne rodzaje... A widziałeś jego dokumentację medyczną? Słucham? A widziałeś jego dokumentację medyczną? Nie, twojej też nie widziałem. No masz ale, ze sobą? Nie, no ale mogę ci, jak chcesz, na ten... No nie, taką książkę? Ale... Nie, no chciałbym, z chęcią małą dokumentację, że oni... No bo nie, bo chodzi, tak chodzi fajnie o... by było załączyć nie, do naszego rozmowy. No bo chodzi o to, że wiesz, chodzi o to, że... No nie. Chodzi o to coś takiego, bo na przykład jest książka na przykład tam księdza Wiktora Szponara i tak dalej. Ale cię generalnie przepraszam. Ale nie, ja chcę ci powiedzieć coś innego. I on się oparł na tym, że on brał pod uwagę tylko i wyłącznie, między innymi tam opisał mój przypadek, przy czym ja, bo akurat był remont i ja nie mogłem znaleźć dokumentu, już była gdzieś włożona w jakiś karton. Wiesz, co on do mnie powiedział? Nie. W takim razie, panie Andrzeju, przepraszam, ale ja nie będę pana uwzględniał. Bo jeżeli nie mam dokumentacji medycznej, to ja nie uwzględniam. No rozumiem. Rozumiesz, w ogóle nie uwzględniam. Nie przyniosło się, tak? Nie, wysłałem mu ksero. Ja mówię, to niech się ksiądz pomodli, i się nagle okazało, że ona się znalazła. Aha. W sensie była na wierzchu, ale to jest tam, to można powiedzieć, że przypadek, to wiesz, nie w tym jest rzecz, ale chodzi mi o to, że on, bo ja mówimy o tych 98%, to mówimy o ludziach, którzy mieli dokumentację, nie o tym, że na przykład ktoś wpadł do wody, tak, zaczął się topić, tak, i mu tam przeleciało życie przed oczami, ale nie ma na to dowodów. Rozumiesz, co mi chodzi? No dobrze, A nie mówimy też o ludziach, mówiąc tym językiem, że na przykład ktoś wziął ekstazę, znalazł się na granicy śmierci i miał takie czy inne doświadczenia. Tak? No, nie, mówimy... Do mnie mówią też, do mnie na przykład jak gdzieś piszą w tych komentarzach, że to wiesz, neurony, morfina i tak dalej działają. Ja mówię, no zaraz, jak jest zero aktywności w pniu mózgu, tak? Gdzieś tam, wiesz? No tak, to jeszcze i tak... To neurony nie działają. No chyba trochę jeszcze działają, ale no nie jestem medykiem, nie może dyskutować z tobą. Ja nie mówię o tym, ale nie może trochę działać. No. Albo jesteś, to tak jak nie może być trochę w ciąży, wiesz o co chodzi.
Nie, no akurat albo może. Działają, albo nie działają. Akurat może trochę działać. No, są tak, no to, że czyli działają, coś, albo nie działają. No nie, coś zmniejsza swoją aktywność i jest ale, ona ale większa. Ale oni stwierdzają albo... brak aktywności. A, okej, okay, no. Słuchaj. W każdym bądź razie... To jest tak zwana śmierć mózgowa. Rozumiem. W każdym bądź razie... Generalnie ty uważasz w takim razie, po swoim doświadczeniu, że jedyną słuszną religią jest religia chrześcijańska, koniec, kropka, wszystkie inne to nieprawda. Posłuchaj, już ci to powiedziałem na początku. Ja nie jestem ciekawy innych rzeczy i tak dalej, bo mi ona, powiem ci tak, szukanie czegoś lepszego w tym wypadku byłoby wrogiem czegoś dobrego. Jeżeli to mi wystarcza, poczułem się szczęśliwy w tym znaczeniu, że to tak. Jest prawdziwa droga, tak? Rozumiesz? Bo tego doświadczyłem, to powiedz mi, zadaj sobie pytanie o celowość. Po co szukać? I czego szukać? Po co odrzucać coś, co dla mnie jest, rozumiesz, coś, co jest prawdą, zaskakującym jeszcze doświadczeniem, którego się nie spodziewałem, niewyobrażalnie przekraczającym jakiekolwiek rzeczy, o których słyszałem, rozumiesz? No tak. No, no to ja nie, posłuchaj mnie, ja nie uzurpuję sobie prawa, tak? Ja nie jestem Bogiem do oceny tego czy innego, żebym tutaj, wiesz co, majerzował i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem nawet, ja powiem Ci jedną rzecz. Ale nie wiem, czy będę w stanie Ci to wytłumaczyć. Ja nie wiem, kto doświadczy Bożego Miłosierdzia, czyli miłości w uczynku, tak? Tak. Ale wiem, że nikt nie przejdzie, jak tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Nikt nie przejdzie przez Niego. Jak tylko przez Niego. A kogo On weźmie? Kogo On usprawiedliwi? Bo ze względu na wychowanie, wiesz o co, no. W danej kulturze, w tym czy w tamtym... No właśnie, no gdyby ktoś był buddystą. Ale no to jak ktoś jest buddystą, no to nie może żyć wedle zasad na przykład religii chrześcijańskiej, jeżeli tak. Na przykład nie znał w ogóle nigdy religii chrześcijańskiej. No właśnie. Albo Indianin. No to ma usprawiedliwienie. Ale jeżeli ktoś... Ale to jest ale tylko jeżeli... usprawiedliwienie, bo jedyną słuszną religią jest chrześcijańska. Czy... Nie, dlatego, że nie może być... Słuchaj, Bóg, który jest miłością, to no. Rozumiesz niczym więcej, nie będzie kogoś karał za to, no. Że, że tak powiem, wrodzona bo została jego dusza w czas, kiedy on nie poznał chrześcijaństwa i w okoliczności. Czyli ale co innego jest, jeżeli ktoś jest wychowany no. I odrzuca to. No bo jeżeli, to, odrzuca... Ale ludzie są na przykład, a jakby ktoś był w kanibalizmie wychowany i by to odrzucał, to źle czy dobrze? Tylko, że kanibalizm nie jest... jest bardzo daleko od miłości. No ale to byłaby właśnie religia, która nie jest związana z miłością. I na przykład ktoś byłby wychowany w nienawiści. A bardzo Bóg, wiele ludzi... Czyli to nie jest... Poczekaj, daj mi skończyć, no, tak. Bo ty cały czas przerywasz, a mówisz, że ja przerywam. Gdyby ktoś no, był wychowany w nienawiści, w tym w prostym, zresztą bardzo wiele ludzi tak jest wychowanych. Już no, nawet w ogóle bez jakiegoś Boga, albo z jakimś tam bóstwem. I w takim pojęciu, że jak na przykład kiedyś było takie pojęcie Kaliego, że Kaliemu ukraść krowę to źle, a Kali ukraść krowę to dobrze. Znasz to pojęcie pewnie, tak, czy nie? Tak. To jeżeli ktoś na przykład został wychowany w takim czymś i to była nauka, którą on chłonął od samego poczęcia, a jest bardzo wiele ludzi na świecie, którzy są wychowani właśnie w tej myśli. W myśli nie dobra, tylko w myśli natury. Natura nie działa według dobra, tylko działa według tego, że silniejsze zjada słabsze i to wszystko. Jeżeli jesteś silniejszy, to masz prawo dominować nad słabszym. Jeżeli ktoś w takiej nauce został wychowany... Prawa, jeżeli mówimy o istocie duchowej, a co no, innego... Dobrze, jest? Ale to jest... No, no, no. Ale ja mówię, jeżeli ktoś byłby w takim czymś wychowany, to wtedy... To co? Znaczy, że on, jeżeli byłby wychowany, tak. To znajdzie usprawiedliwienie gorzej tego, co wychował. Tylko powiem Ci jedną okay. Rzecz. Poczekaj, ja tak uważam, ale to jest moje zdanie, tylko jest jedna podstawowa rzecz. Nie mów mi tu o religiach nienawiści takich i tak dalej, bo to są... Bo jeżeli Bóg jest miłością, tak? Ale nie, ale tu jest miłością, a gdzie indziej może jest nienawiścią. No, no nie, no to jest przecież właśnie o to chodzi, że nie jest. No bo czemu? To znaczy, że nie jest Bogiem. No. A dlaczego? Dlatego, że jest czymś, co się sprzeciwia Bogu. Skąd pomysł, że wszystko, co zostało stworzone, miałoby być stworzone przez coś dobrego? Mogło być stworzone przez coś złego przecież. Nie mogło. Dlaczego? Ponieważ coś złego nie stwarza, nie kreuje, tylko niszczy. No nie wiem, ja znam bardzo wielu złych ludzi, którzy kreują i po to, żeby, niszczą. Po to, żeby wpajać miłość? Nie, po to, żeby mieć swoje własne, prywatne na przykład ale oni korzystają, z czegoś, co już jest stworzone i przetwarzają po swojemu. Właśnie o tym mówię, że nienawiść zawsze niszczy,
nie buduje, tylko rozumiesz, niszczy dla własnej korzyści, o. Czy dla własnego tego. O tym właśnie mówię. No ale zdajesz sobie sprawę, że główne założenia jakby natury są sprzeczne z miłością. I mówisz z dobrą... o istocie duchowej, czy mówisz o... Mówię o tym, o co instynkcie. Tutaj panuje, o tym, że silniejsze rzeczy na świecie... W świecie zwierząt, którym... czy w świecie ludzkim? W świecie my jesteśmy częścią świata zwierząt. No tak, jesteśmy zwierzętami. Chyba nie. Jak nie? No, absolutnie, że tak. No. Zapewniam cię, że nie, bo ja... Okay, no, zapewniam cię, że jestem jak... Jestem pewien, że tak. A ja jestem pewien... A ja ci zapewniam, że jak zniknęła moja cielesność, tak, to dalej żyłem. A gdybym był tylko zwierzęciem, to już bym... To niczego bym nie doświadczał. Gdybym no tego nie, istotą... nie wiesz, bo... Znaczy, ja według mnie jesteś zwierzęciem, ale to się nie obrać. Tak jak ja uważam. Ja uważam, że jesteśmy częścią świata zwierząt, tylko jesteśmy tymi zwierzętami, które wyewoluowały do bardziej, że tak powiem... Ale mówimy o przestrzeni duchowej czy fizycznej? No, dla mnie to się łączy, no bo dla mnie fizyczna pochodzi też z ciała, no jakby nie było. No. Fizyczna pochodzi z ciała, no to wiadomo, no ale no. Ja się pytam, duchowa pochodzi z ciała? Wiesz, ja nie umiem dobrze myślę, że duchowość pochodzi z naszego ciała, no tak uważam. Nie wiem tego, czy ona się kończy za naszym ciałem, czy nie. Ty to wiesz, albo jesteś bardzo mocno o tym przekonany i to jest oczywiście właśnie powód, dla którego rozmawiamy. Jestem przekonany, to jest doświadczenie. No, okej, ale zdajesz sobie sprawę, że ludzie doświadczają rzeczy, które są nieprawdziwe, może na wielu poziomach, no więc to wiesz, i właśnie tu się zaczyna filozofia, w którą ja nie chciałem wchodzić na tabelę. Słuchaj, powiedz mi jeszcze jedną, proszę cię, rzecz. Dobra, czyli uważasz, że dominującą religią według ciebie jest chrześcijańska? Czemu uważasz, że jest dominującą? Słucham? No bo ty powiedziałeś wcześniej, tak mówiłeś, że... Ja powiedziałem tylko Ja tak nie uważam. Ja powiedziałem jedną podstawową rzecz. Że jest przez Jezusa zawsze wszystko tak, przechodzi. Tak, tylko przez Niego, ze względu, tak uważam, bo to jest moje doświadczenie. A przez co przechodzili, jak jeszcze nie było Jezusa, ci ludzie, którzy... W którym momencie? No przed 2000... Przed pełnią czasu? No przed narodzeniem Chrystusa. No. Myślę, że tam nie ma... Przed wcieleniem odwiecznego Logos. Bo to jest słowo odwieczne, a nie myl przypełnić czasu wcielenia tego słowa, czyli idei zbawczej. A, czyli Jezus to jest jedno z wcieleń jakiegoś... Słucham? Jezus to jest jedno z wcieleń jakiego Boga? Wcieleń? No nie wiem, no powiedziałeś teraz przed chwilą o wcieleniu. Słowo, odwieczne słowo, Wiesz, na czym mówi trynitarność Boga? Nie. Nie o kolejnym wcieleniu. Nie, w ogóle nigdy tego nie rozumiałem. Nie rozumiałeś? Nie. To ci i powiem. Dalej tego nie właśnie rozumiem. Właśnie wiesz, o czym opowiada? No. Opowiada o tym, że Bóg jest miłością. Jego bycie w trzech osobach? Tak, dlatego, że wszechmocnym można być. No. Każdy przymiot boski można realizować jednoosobowo. Ale gdybyś realizował jednoosobową miłość, to byłaby miłość samolubna. Gdyby na dwóch osobach, to oblubieńcza. Doskonała relacja, a miłość potrzebuje relacji, jest możliwa tylko i wyłącznie od trzech osób. Okej. Okay. Nie dociera to do mnie w żaden sposób, no, ale... To się zastanów. Pomyślę o tym. Słuchaj, powiedz mi jeszcze, proszę, coś takiego. Co byś powiedział na taki zarzut, że jesteś narzędziem propagandy w Kościele katolickim? Nie wiem, nikt mnie nie... Słuchaj, powiem ci jedną rzecz. Dzisiaj słowo propaganda ma pewien wymiar pejoratywności. Wiesz? A generalnie propagować coś, od tego pochodzi słowo propaganda, tak, no. To kiedyś nie było, nie miało wymiaru tego pejoratywnego. No okej, ale propagujemy to, no, rzeczy dobre. Propagować... Nie, propagujemy rzeczy różne, i dobre, i niedobre. Tak, ale propagowanie zdrowego trybu na życia. Na przykład. No to jest propaganda zdrowego stylu życia. Tak, no. Więc propaganda pozbawiamy. Uważasz, że to jest zarzut, że na przykład... Znaczy ja uważam religię za złe rzeczy, Poczekaj, chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Mhm. Uważasz, że propagowanie, nawet gdybyśmy tak założyli, tego, że Bóg jest miłością, usprawiedliwiającą, wszechogarniającą miłością, która chce od ciebie tylko i wyłącznie, wiesz czego? Miłości. No bo czego chce miłość? Miłości.
Okay. Tak? I to jest drugi z powodów, dla którego nie zabierze ci wolnej woli, bo mógłby we swej wszechmocy nawet sprawić, żebyś nie wiedział, żebyśmy nie wiedzieli, że możemy go nie kochać. Tylko czy to jest miłość, jak musisz kogoś kochać? To jest przywiązanie. Duch związania nie jest Duchem Bożym. Prawdziwa miłość jest możliwa tylko i wyłącznie w wolności wyboru. W tym wypadku, który jest realizowany wyboru poprzez to, co nazywamy duszą, czyli poprzez rozum i wolną wolę. Tak? Bo tak jest realizowana duchowość. Na wymiarze fizycznym to jest dar prokreacji. Bo stwarzania, współpowoływania nowego życia. Nie każdy ten dar ma. No, mówimy sensu largo. Aha, nie wiem, co znaczy sensu largo. W szerszym sensie, dotyczącym całości ludzi, tak? Okay. Oczywiście ktoś stanie zaraz i powie, no dobrze, ale krety też się mnożą. No ale nie tworzą istot duchowych wiecznych. Nie wiem tego, może tworzą. No ja nie doświadczyłem tego. No to tak, no bo nie jesteś. Ale nie będę się na tym upierał. No. Okej. Okay. Powiedz jeszcze, proszę cię, coś takiego. Czemu ty powiedziałeś, że mój naszyjnik jest zły na początku i nie wiem, modliłeś się, zaczynaliśmy? No, bo nie, tak się zadumałeś i przeżegnałeś, więc... Ja się przeżegnałem dlatego, że z jednej prostej przyczyny, takiej, że jeżeli rozmawiamy o czymś, co jest niewypowiedziane, gdzie właściwie posłuchaj, umówiliśmy się na rozmowę, ja nie wiedziałem, o czym będzie ta rozmowa. Równie dobrze mogła być, wiesz, o piłce nożnej, o tym. No nie, no przecież wiadomo, że nie o piłce ale nożnej. Nie, no, o ale nie, no akurat mogła być. Czy na przykład mogła, o antykomunizmie. Słuchaj, tak dalej, u mnie też faktycznie rozmowy potrafią w innym temacie, ale wiadomo, że jak podejmujemy tak ciekawy temat, to jednak. Ale ja tego, ale ty mi to powiedziałeś dopiero. Bo chodzi mi o jedną rzecz. Że wsiadłem do samochodu, okazało się, że mamy mówić o pewnym doświadczeniu, tak? Ja opowiadam tego, czego doświadczyłem. Ja jestem świadkiem, a nie narzędziem propagandy, jak to powiedziałeś i tyle. I tak to widzę, bo nikt mi nie mówi, co mam mówić, tylko ja mówię zawsze to samo, to, czego doświadczyłem. To jest jedna rzecz. Druga, ale jest to na pewno bardzo pasuje to Kościołowi katolickiemu, co mówisz, dlatego nie wiem, nie pytałem się Kościoła katolickiego, myślę, że nie pasuje. Raz rozmawiałeś z księżmi. Ale nie pytałem się, ja mówię zawsze to samo. Bo to doświadczyłem, niezależnie od tego. Ja po prostu mówię, tak? Nie, mówię to, czego doświadczyłem. Nie powiedziałem ci wszystkiego alternatywnego, o tym, że Pan Bóg przewidział jakby wszystkie możliwe nasze wybory, wariant. To o tym ci nie będę w ogóle nawet mówił. Chodzi mi o bardzo jedną konkretną rzecz. Porozmawiamy dzisiaj o tym. I teraz ja, popatrz z mojej perspektywy. Postawiłeś mnie z punktu widzenia Mission Impossible. Opowiedzieć o rzeczywistości, której nie doświadczamy, nie mamy na to słów i która w ogóle jest nie do opowiedzenia w tym sensie, że to jest rzeczywistość wieczna. Tak? To jest na zasadzie, jak ja to czasami mówię, otwarcia drzwi. Otworzyłeś, Andrzej, drzwi na 5 minut, to powiedz mi, jaka była impreza. Na 5 minut, na 5 sekund, na pół sekundy do nieskończoności. Słuchaj, to, co powiedziałem ci, że za chwilę przyszła świadomość, że to się tak nie zmieni. Za chwilę było coraz dalej, większe, tak? To Bóg nieskończenie ci obdarowuje tą miłością po kolei, to raczej przypomina, wiesz co, jedno wielkie uwielbienie, jedna wielka radość. To jak czasami mieli widzenie, że stoją aniołowie już w niebie, czyli duchy czyste, a nie te, co upadły, nieczyste. I ja odczułem tu właśnie na tych różańcach bardziej, że za nimi stoją te, które upadły. Ale zostawmy to. Nie w tym jest rzecz, bo nie o tym chciałem dyskutować. Oni siedzą już w takim zachwycie, bo to jest tak, jak wiesz, dostajesz paczkę, wow, ona jest zachwycająca, a z niego jeszcze dwa prezenty, wiesz co, to jest taka mnożąca się nieskończenie, że oni już stoją w takim zachwycie i mówią, święty, rozumiesz? To jest na takiej zasadzie. Ja mam ci opowiedzieć teraz, jaki jest Pan Bóg. Całą wieczność będziemy, wieczność, nieskończoność, będziemy kontemplować Go, jeżeli tam trafimy w tym zachwycie, a ja mam teraz to stanąć i opowiedzieć. To dziwi cię to, że się przeżegnałem w imię Ojca i poprosiłem Go o to, żebym
opowiedział chociaż trochę coś, co jest nieopowiedziane, rozumiesz? Ale ja myślałem, że ty się odnosiłeś do tego. To była przestrzeń, wiesz... No dobrze, ja myślałem, że się odnosiłeś do tego naszyjnika. Andrzej, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Była dla mnie bardzo ciekawa. Będę musiał znaleźć taką osobę, która przeżyła takie doświadczenie bliskie śmierci, która była wychowana w innym systemie wartości. I medycznie. Jeżeli byś mi podesłał dokumentację, to też byłbym wdzięczny. Słuchaj, powiem ci tak. Które ze 140 stron? Bo tyle jest, ja mówię o samych wypisach. Rozumiesz? Ja nie mówię o jakichś badaniach. Bo jakbyś mógł tego podesłać tam, gdzie piszą, że... To słuchaj, ona jest dostępna, bo okay. Myślę, że parę na przykład tam ksenas robił, mogę ci wysłać na ten, ale wiem, że ksiądz chyba ten właśnie Wiktor Szponar między innymi, on te podstawowe, te wiesz, epikryzy, wypisy, to chyba dołączał nawet do książki, w tej książce Życie po życiu, on napisał teologiczne śledztwo, tak? Aha. Na zasadzie. A gdzie jest dostępna? Bo ona jest w wydawnictwie, to masz jedną drugą część. To myślę, że jak sobie wpiszesz, wiesz, Życie po życiu, teologiczne śledztwo ksiądz Wiktor Szponar, to ją trafisz. On właśnie opisuje tam doświadczenia osób, ale tłumaczę, z innych kultur. I on statystycznie do tego podchodzi. Okay. On na przykład mówi, czy potwierdzane są na przykład tezy o tym, że w cudzysłowie, wiesz, piekło jest puste, będą pracy tak zwane, nie? Mówi, doświadczenia ludzi mówią o tym, że nie, bo tyle procent ma doświadczenia cierpienia, tyle wyodrębił na przykład, bo to są badania na szeregu, nie, że on siedem podstawowych punktów, że wiesz, różnią się te relacje, ale są kluczowe, jest na przykład siedem punktów. Świadomość tego, czy spotkał kogoś z bliskich, zmarłych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także warto sobie ją przeczytać, nawet z punktu widzenia krytycznego spojrzenia. Oczywiście. A on, jak już ci powiedziałem, nie opierał się tylko i wyłącznie na doświadczeniach nie tylko chrześcijan i tak dalej, tylko opierał się na doświadczeniach, rozumiesz, badaniach robionych i powiedział, to nie jest możliwe, że przez 50 lat ludzie z różnych kultur, inaczej wychowani, tak? Bo to nie jest jak mówią wiesz, to samo. W 98% mówią to samo, bo mówi jest przypadek, jest 1,5% przypadku, że widzą kogoś innego, ale z punktu widzenia statystyki to jest poziom błędu. Tylko zdajesz sobie sprawę, że on jako ksiądz jest osobą niewiarygodną dla mnie. Słuchaj, ale dokumentacja, proszę Państwa, mieliśmy dokumentacja dzisiaj specjalnego... Tak, no, dokumentacja jak najbardziej. Jeżeli miałbyś tą stronę, to mi podeślij. Mieliśmy dzisiaj specjalnego gościa. Dziękuję bardzo Państwu. Andrzej, dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Ja też Ci się kłaniam. Tak. Wszystkiego dobrego i... Pozdrawiam Was. Essa. A Ty jesteś... Zostańcie z Bogiem. Zostańcie na wieki wieków. Amen. Z życzliwością i miłością. Zawsze z miłością. Na tylko, pewno tylko z Tobą zgadzam. Tylko tak, dokładnie. Tylko miłość weźmiemy, nic innego. Słuchaj. Tylko to ma znaczenie. No, miłość to jest Bóg coś. Jest miłością. Chciałbym, żeby tak było. Jest tak. Jeżeli tak jest. Mam przekonanie graniczące z pewnością. Słuchaj, dzięki Andrzej. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Właśnie nie przekonanie, doświadczenie. Okay. Graniczące, tak? Bardzo chcę, żeby tak było. I tak będzie. Tylko zawołajcie chociaż w ostatniej chwili, niezależnie od tego, jak będzie, zawołajcie go, jeżeli to jest prawda, poproście go. No to już lepiej, wiadomo, że zawsze lepiej szybciej się nawrócić, ale mówię, w ostatniej chwili chociaż nawet zawołajcie, zwróćcie się do niego i miłość chce tylko od was miłości, niczego innego nie chce. Pamiętajcie, żadnych cierpienia, choroby, to wszystko nie przyszło przez Boga. To nie taki był plan Boży pierwotny. To nie tak miało być. Nie tak miało być z Adamem i Zewą, nie tak miało być z Kainem i Zablem, nie tak miało być z wojną na Ukrainie. Dobra, błagam. Nie tak miało być. To nie jest plan Pana Boga. Nie wmawiajcie, to ta nienawiść, ten co się sprzeciwia, to on to robi, a potem mówi, to Pan Bóg, gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest Pan Bóg? Sam narobi, Franca narobiła sama, a potem jeszcze wmawia, że to Pan Bóg, Pan Bóg. Okay. A Pan Bóg miłość takich rzeczy nie robi. Bądźcie dobrzy dla innych i dla siebie samych. Tak jest.